No cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie ChatGPT, ani AI, ani sztucznej inteligencji. Natomiast będą superstar polskiej geopolityki. Albert Świdziński! Yeah. I Jacek Bartosiak! Dobra. Więc to wideo będzie tak troszeczkę z przymrużeniem oka, ale nie za bardzo. A ponieważ będą bardzo ważne kwestie poruszane przez te obie osoby i ja będę komentował. To jest moje pierwsze wideo, które będzie reakcją. Reakcja, a nawet później będzie reakcja na reakcję publiczności. Więc, no dobra, lecimy. To jest filmik, który można zobaczyć na YouTubie. Nazywa się O kształcie polskich sił zbrojnych. Był Jacuś Bartosiak, ten jest... ktoś inny, zupełnie mniej ważny i tak. Dobra, więc lecimy. To będzie dla nas, lepsze niż jeszcze tutaj zupełnie negatywny, zerowy, taki wizerunek armii czy służb mundurowych. Doktor Bartosiak. Ja mam mieszane uczucia. Są elementy wojsku na poziomie. Są na bardzo słabym poziomie, ale ogólnie to nie jest wojsko, na które stać państwo polskie. I nie jest to wojsko, które odpowiadałoby temu, że wydajemy tyle pieniędzy na wojsko. A tu od razu chcę, przypomina mi się od razu, do mojego mózgu wkraczają dwa słowa. Wkraczają dwa słowa. Piłka nożna. A piłka nożna w Polsce wydawane są krocie, wydawana jest masa pieniędzy i nie wiadomo, na co te pieniądze idą, ponieważ jest wielkie kolesiostwo, jest dużo prezesów, działaczy, klubów polskich, natomiast Liga Polska jest porównywalna do Ligi Luksemburgu? Nie wiem, a na pewno nie jest porównywalna do Legii Czechów czy Ligi Niemieckiej. A więc to, że płacimy kolosalne pieniądze, przeznaczamy kolosalne środki, czas, pracę ludzi i płacimy kolosalne pieniądze na coś, w wypadku piłkę nożną, albo coś zdecydowanie mniej ważnego w sercach Polaków, Wojsko Polskie, to nie znaczy, że to się od razu sprowadza do sukcesu. To nie jest tak, że jak wydamy masę pieniędzy, to osiągniemy sukces w życiu, prawda? Jest sławne amerykańskie przysłowie, że dureń i jego pieniądze szybko się pożegnają. Kontynuujemy dalej. Tak, my wydajemy sprawę niemało. Będziemy wydawać jeszcze więcej. Na to narzekają Amerykanie. Przede wszystkim na kulturę organizacyjną i tą mentalną. W wojsku ukraińskim nie jest też tak bardzo różnowo wszędzie. Mówię, pierwsze miesiące to były spontaniczny ruch tak naprawdę obywatelskiego wojska. I nawet dobrze, że w Kijowie nie z Kijowa nie dochodziły rozkazy i było to amorficzne przez przypadek, bo może by się nie obronili. Czyli jak się zostawia decyzję na polu walki, w nowoczesnym polu walki, gdzie sytuacja zmienia się z minuty na minutę, a czasami z sekundy na sekundę, więc czasami jest dobrze, żeby generał na tyłach, który siedzi, gruby, obleśny, partyjniak, który dostał siedzonko za to, że liże w dupę prezesa jakiegoś tam, czy jakiegoś tam prezydenta, czy coś, bardzo dobrze czasami jak te decyzje od takiego debila, obleśnego, debila mlaskającego, który nie ma zielonego pojęcia o niczym oprócz ochlaniu, taki denaturą. Czasami bardzo dobrze jest, jak takie decyzje nie dochodzą na linię frontu i żołnierze mają wolną rękę, żeby działać. Zaskakujące. Była decyzyjna, właśnie ten cały Starlink tego umożliwił to, że nie było punktu ciężkości. Rosjanie nie mieli punktu ciężkości, który by bili, tak? W związku z tym można było, jakoś tak wyszło to Ukraińcom. Natomiast teraz już też są patologie się powtarzają. Oficerowie, z którymi rozmawiamy, dowódcy kompanii, mówią o tym na Ukrainie, tak, ukraińscy, że jest na przykład polityka kadrowa sztywnych rotacji. To znaczy, że nie rotują. To znaczy, jeżeli jest na przykład kompania bojowa, tak, to znaczy, że ktoś ginie albo jest ranny, to nie można z porucznika zrobić kapitana, dowódca nie może sam zrobić, albo z sierżanta oficera,
ogranicznie w jednostce, tylko z Kijowa przysyłają decyzje z administracji centralnej. O, to jest interesujące i bardzo ważne. Na uzupełnienia, tak? Co powoduje, że nie ma absolutnie zaufania do nowych oficerów, zwłaszcza rezerwy. Jeżeli mamy jednostkę, która się doskonale bije, i oczywiście niestety giną ludzie, czasami są ranni, czasami zachorują, więc trzeba wycofać takiego oficera, podoficera, sierżanta z grupy. Jak widać, biurokracja, ponieważ każde wojsko, każda armia, to przede wszystkim to jest biurokracja. To jest taki wielki biznes. Jedyna różnica między biurokracją państwową, a biurokracją państwową, rządową, czy biurokracją wielkiej korporacji, gdzie ktokolwiek, jak ludzie tam pracowali, jak wyście tam pracowali albo słuchaliście, to są takie bezsensy, że tam po prostu włos się jeży, że tam są takie kreatury, wbijanie sobie noży w plecy i tak dalej, że wszyscy walczą z sobą, że bardzo ciężko znaleźć człowieka, który cię wesprze, no, na pewno nie bezinteresownie, i że kompletny bezsens goni bezsens, że po prostu świat Franca Kafki tam jest, no to niestety wojsko to jest taka sama kreatura, taka sama organizacja, jak ta właśnie organizacja rządowa, jak właśnie ta organizacja wielkiej korporacji. Bezsens goni bezsens, kreatury, które patrzą tylko na swoje widzimisię, które tylko patrzą na swoje pieniądze i promocje i idą dosłownie po trupach do celu, więc jedyna różnica między wojskiem, wojskową biurokracją, a biurokracją cywilną, czy to rządową, czy korporacyjną, jest taka, że w wojsku ludzie giną za decyzje, za błędne decyzje, za dobre decyzje, za szumowiny, za dowódców pijaków, za dowódców ścierwa, za zdrajców. Natomiast w cywilnym świecie, na szczęście, jak jest jakaś taka korporacja, czy jest taka biurokracja, w której ty się znajdziesz i ci to nie odpowiada, to w najgorszym, a może i w najlepszym, w najlepszym możesz po prostu okazji wykorzystać i uciec stamtąd. Zwolnić się następnego dnia, tej samej godziny. W wojsku nie masz czegoś takiego. Więc wojsko to jest raj dla psychopatów, wojsko to jest raj dla ludzi, którzy lubią mieć władzę, dlatego wojsko to jest raj dla fali, dla znęcania się nad drugim człowiekiem, ponieważ tak jak w więzieniu, ponieważ ten człowiek nie ma okazji, żeby uciec i żeby zadziałać coś. W Związku Radzieckim, tak samo jak w Rosji, jest pełno przypadków, które są zatuszowywane, że po prostu żołnierzyki nie wytrzymują, mężczyźni, chłopcy nie wytrzymują, biorą kałasza i strzelają do żołnierzy swoich, w swoim plutonie i swoich dowódców, a później popełniają samobójstwo albo ich zabijają, ponieważ nie wytrzymują tej presji, tych tortur i tego ponieważania i traktowania. Więc a to, o czym tutaj mówi Bartosiak, to jest troszeczkę jeszcze inaczej. To, co ja powiedziałem, to jest inna, zupełnie jeszcze gorsza opcja. Ale on tutaj mówi o polityce kadrowej, więc problem jest taki, że jak mamy dobrą, powiedzmy, organizację bojową, nawet dywizję, brygadę, jakąś, nie wiem, kompanię, to jak zginie sierżant, a to w dużo armii świata ma coś takiego jak polowy awans, awans polowy. Że dobra, ty Johnson, teraz ty jesteś sierżantem. Jak będziesz dobrze działał, to zostaniesz sierżantem już od dzisiaj. Jak będziesz źle działał, to ci zabierzemy to i zrobimy kogoś innego sierżanta. I w wielu przypadkach tak to działa. Biurokracje czegoś takiego nienawidzą, ponieważ ci na górze, te obleśne ścierwa, te generalicja i te ludzie, to kolesiostwo całe, ręka rękę myje, plecy, wiesz, jak, nie muszę tłumaczyć, tak? Że mój polski jest coraz słabszy, za co nie będę przepraszał. Polska język trudna. Ale to kolesiostwo tego bardzo nie lubi. Biurokracja tego bardzo nie lubi. Biurokracja musi i chce mieć łapę na wszystkim. I oczywiście kadry są najważniejsze. Nie po to są dowódcy, żeby tam wygrywali wojnę. No nie, to jest druga sprawa. To jest sprawa drugorzędna. Szczególnie w czasie pokoju w armii, w wojsku, jakimkolwiek, polskim, sowieckim, rosyjskim, francuskim, amerykańskim, nie jest ważne, żeby dowódca tam umiał zarządzać żołnierzykami czy coś. No chyba, że już jest taka sytuacja, że żołnierze kradną, ćpają, no to trzeba jakiś tam porządek zrobić, bo jeszcze media wejdą i będzie chryja.
Ale w większości wypadków chodzi o to, żeby kadry były takie, żeby były grupy i te grupy, jeden drugiego wspierał, żeby pieli się po tej drabinie nie eskalacyjnej, tylko drabinie kolesiostwa, żeby jeden drugiego wciągał. To jest stary jak świat i to w każdej biurokracji działa. I tak samo w armii, w wojsku, czy polskim, czy francuskim, czy amerykańskim, to podobnie działa, że kolesiostwo jest i to się wciągają. I takie organizacje bardzo, bardzo źle działają w czasie kryzysu. A wojna to jest właśnie kryzys. To jest jeden kryzys za drugim, gdzie wszystko się wali, gdzie to wszystko, co miało pracować, nagle okazuje się, że nic kurwa nie pracuje tak, jak było na ćwiczeniach. Nic nie działa. I to nie jest tak rzecz, że jak w czasie pokoju, że możesz sobie wziąć konsultanta jak wujka Timo, że wujek Timo przyjedzie i to wszystko wyleczy. Weźmiesz sobie konsultantów biznesowych, czy weźmiesz jakąś drugą korporację, żeby ci pomogła, albo zatrudnić więcej ludzi. Nie, tutaj nie ma takich opcji. Tu masz, co masz i okazało się, że działa, jak to działa, no i teraz ty musisz robić. Rób, dowódco, rób, działaj, generale, pułkowniku, majorze, szeregowy. I wojna to jest jeden kryzys za drugim. Więc takie kolesiostwo zawsze daje dupy na początku wojny, zawsze, ponieważ im więcej jest człowiek niewarty, im więcej jest człowiek, nie chcę powiedzieć honoru, bo honor używam za frajerstwo, ale powiedzmy tak po polsku, bez honoru, bez żadnej wartości, tym wyżej się taki człowiek wkręci w te tryby i w tym wyżej zajdzie ten człowiek. Im jest gorszy człowiek, tym większy stopień w takiej biurokracji zawsze jest. Dopiero w czasie kryzysu ci ludzie się, no żeby przeżyć, państwo to biurokracja wyższa nad armią, w tym wypadku państwo, patrzy, że taki Stalin patrzy, no kurda ci generałowie, to są absolutne debile. No to trzeba ich wystrzelać, no, bo zwolnić w demokratycznym kraju. W Ameryce się działo tak, że na przykładzie USA w II wojnie światowej była tak zwana, i ciągle jest to, istnieje organizacja, jest Gwardia Narodowa, National Guard, i dywizje amerykańskie były tworzone pół na pół, pół było przed II wojną światową, znaczy w czasie trwania II wojny światowej, przed wejściem Ameryki oficjalnie do konfliktu, brano dowódców z Gwardii Narodowej, brano też z West Pointu i byli i tacy, i ci dowódcy z Gwardii Narodowej, okazało się, byli tacy ludzie, że powiedzmy, jak to powiedzieć po polsku, z awansu społecznego, to byli zasłużeni obywatele, jakiś tam biznesmen dużej fabryki, właściciel i dziwnym trafem ten właściciel fabryki akurat został dowódcą tej dywizji, ponieważ tak. No i w czasie ćwiczeń przed tą wojną, a później jak już wylądowali w Afryce, w Italii, we Francji, jak walczyli z Japończykami, to ci z National Guard zaczęli się wykruszać. Co nie znaczy, że oni wszyscy byli debile. Nie? Czasami ten biznesmen, który sam sobie o to zapłacił i zadbał, żeby zostać dowódcą, okazało się, że jest całkiem dobrym dowódcą i został na tym. Ale bardzo dużo, jeżeli nie większość tych dowódców, nawet tych, nie tylko tych z National Guard, nie tylko tych dowódców z tak zwanego, no, z pospolitego ruszenia, z tej Gwardii Narodowej, okazało się zupełnie nieprzydatnymi, no kompletne głupki. A profesjonalni z West Point, okazało się, że w czasie pokoju wspaniały dowódca, a w czasie wojny, gdzie trzeba podejmować decyzje, w czasie wielkiej presji, gdzie mentalność siada i ludzie dookoła ciebie umierają, no to jest chyba najcięższa praca, jaką możesz mieć, jak nie jesteś psychopatą. Więc większość tych dowódców po prostu nie wytrzymuje tego, nie wytrzymuje presji momentu i zostają wyrzucani, więc jak tutaj właśnie wracając do tego, co Bartosiak mówi, że polityka kadrowa, że ktoś ci umrze w kompanii, w dywizji i przysyłają ci kadrowicza jakiegoś tam Stiepana z Kijowa, którego nikt nie zna, który nie wie, jak on zachowuje się, nie wie, jak on dowodzi, nie zna tych żołnierzy, no to jednostka, siła bojowa jednostki pada. Ale nie o to chodzi w wojnie. Jak już wojna jest przegrywana, no to wtedy jest kryzys i robimy, co trzeba. Natomiast jak już wojna jest w efekcie niewygrana, ale jest stabilnie, bo na Ukrainie teraz jest stabilnie, no to już biurokracja z Kijowa, kolesiostwo, tak jak w każdym kraju i tak samo jest w USA, w Polsce, we Francji i tak dalej, dopóki się przegrywa, to jest tragedia. I jak wszystko nie działa, jak na przykład Ameryka weszła na początek II wojny światowej i dostała w dupę od Niemców, od Rommela, generała Rommel na pustyni tam,
Pod Kasserin, no to były wielkie zmiany doktryny, organizacji, generalicji. Wyrzucano generałów jednego po drugiego, wyrzucano majorów, wyrzucano sierżantów, ci, co się nie nadawali. Aż zostało stabilnie i wtedy już była polityka kadrowa taka, że przysyłano po prostu z generała. No, przysłali ci generała, majora i musisz go użyć, bo ten major jest, ma plecy, jest znajomy tego, tamtego i tego. Jest, ma takie nazwisko. Tak samo jest teraz na wojnie w Ukrainie, gdzie nie pozwalają dowódcom polowym dawać awansu polowego zaufanym swoim ludziom. No i jest tragedia. To jest tragedia, ponieważ taki stiopan może być nawet geniuszem dowódczym, ale on nie zna tej jednostki, nie zna tych ludzi, nie zna sytuacji na froncie i jest do dupy. Wracając do świata biznesowego, z którym ja miałem dużo wspólnego, nigdy nie widziałem sytuacji awansu polowego w biznesie, co dla mnie jest niesamowite, ponieważ widziałem masę korporacji w USA, pracowałem w masie korporacji jako konsultant i nigdy nie widziałem, żeby w danym departamencie, jak dyrektor danego departamentu miał awans, żeby z tego samego departamentu dano awans na jego miejsce człowiekowi, który już w tej korporacji pracował. Nigdy tego nie widziałem. Zawsze brano człowieka spoza korporacji, skądś indziej. I taki fircyk w zalotach zawsze przyjeżdżał i wszystko się waliło. Nawet jak był dobry i mądry, to po prostu ludzie mu nie ufali, nie znali go i nie było już takich wyników pracy jak poprzednio. Więc to tak samo działo w czasie pokoju w korporacji. No, korporacja to jest taka sama biurokracja i tak samo to działa w wojsku. Z tym, że w korporacji w najgorszym wypadku, czy w najlepszym, możesz po prostu powiedzieć, mam to w dupie, zwalniam się, idę gdzie indziej pracować, albo idę na wakacje. Możecie w dupę pocałować, ja znajdę sobie inną pracę, a w ostateczności wyjadę z kraju, znajdę inną pracę. Natomiast w wojsku to tak nie działa. Więc w wojsku sytuacja taka jest tragiczna. Tak, to jest taka właśnie polityka kadrowa, więc dużo gadałem, już zrobił film 3 godziny, a miało być 20 minut, ale dwie rzeczy najważniejsze, co teraz chcę powiedzieć. Bartosiak powiedział dwie rzeczy, a ja powiedziałem milion, że wojsko to jest biurokracja i niczym się nie różni od korporacji czy rządowej biurokracji jakiejkolwiek, w jakimkolwiek kraju. Jedyna różnica, taka tyci maleńka, jest taka, że w tej biurokracji wojska ludzie giną za błędy, za decyzje podejmowane i to jest tylko ta różnica, że mogą ludzie zginąć, mogą mieć jaja rozerwane, mogą mieć flaki rozerwane granatami, mogą wyjść z bólu i rękę tracić i tam, bo dowódca, no powiedzmy przykład z Iraku, dowódca podjął decyzję, że bardzo niezbędne są maszyna do lodów w bazie wojskowej, więc oczywiście zorganizowano konwój i oczywiście wybuchło parę min tam, paru żołnierzy amerykańskich zginęło, tylko po to, żeby w bazie wojskowej były ice cream, były lody, bo to jest najważniejsze dla dowódcy. Lody, maszyna lodów oczywiście była bardzo blisko stanowiska dowodzenia, tam gabinetu dowodzenia, jakieś tam szychy, prawda, na bazie, bo to jest priorytet wojenny USA w Iraku. Więc tak to działa, tak działa biurokracja i taki żołnierz nie może się zwolnić, natomiast ty możesz i całuj stopy, nie wiem, dziękuj Bogu, dziękuj swojej naturze, tam whatever, że nie zaciągnąłeś się do armii i masz ten wybór, że w ostateczności możesz powiedzieć wal się i wyjść, obrócić napięcie i zwolnić się. Tak, i druga rzecz, polityka kadrowa, no to jest właśnie to, że należy nauczyć korporacje, mówię polskie, nie zagraniczne. Nie zagraniczne robią te błędy, co robią dalej, bardzo dobrze. Ale polskie, to chyba logiczne jest, że jeżeli masz ludzi, którzy pracują w twojej korporacji, w twoim departamencie, a wiesz, jak oni pracują, to dajesz im szansę na wyższym stanowisku, bo ufasz im, są dobrzy, pracują dla ciebie. Nawet jak to nie jest twoja korporacja, nawet jak to jest twój departament i to jest olbrzymia korporacja globalistyczna na całą planetę, to uważam, ja uważam, ale to nigdy nie było zrobione i tak naprawdę zastanawiam się dlaczego. Wiem dlaczego, ale to jest aż szokujące. Nie chcę tego przyjąć do wiadomości, że nigdy nie dano z lokalnym ludziom, pracownikom. Ci ludzie po prostu
Wydaje mi się tak samo jak w armii, że ci ludzie są po to, żeby tam umierać w armii, tak? Szeregowy nigdy nie dostanie się na sierżanta, on jest tam po to, żeby tam umierał i tyle, i żeby dupek nic nie znaczył, żeby się nie wywyższał. I tak samo w korporacji, tak samo w rządowej korporacji, ty jesteś tam kołkiem, masz tam pracować na tej swojej pozycji i nie marzyć tam o, nie podskakiwać tam za bardzo i nie mieć żadnych marzeń o polepszeniu sobie sytuacji w tej organizacji, czy to wojsku, czy korporacja, czy rządowa biurokracja, bo to wszystko jedno i to samo. Masz być, siedzieć na tej pozycji i robić, bo od myślenia, od decydowania są lepsi i nigdy nie dadzą szansy takiemu małemu, ponieważ taki mały później może sobie, inni mogą sobie powiedzieć, ha, to jak ja będę dobrze pracował i będę dobrze robił, to może będę miał szansę na poprawienie swojej sytuacji, bytu, płacy, pozycji w tej sytuacji, w tej organizacji, a to jest bardzo niebezpieczne dla kolesiostwa i palszeć wojna. Wojna może być przegrana, możemy stracić Donbas i Krym, ale polityka kadrowa musi być, musi mój Stiepa kuzyn musi pójść tam dowodzić i mać w papierku, że dowodził bohatersko tą dywizją. A ci, co są w tej dywizji i piszą inaczej, że Stiepa to debil i przez niego zginęło 100 ludzi wczoraj, no to trzeba im zamknąć mordy. I to jest właśnie to, to jest ta polityka kadrowa i to jest w każdej biurokracji tak jest, również w wojsku. Idziemy dalej. Czy jakieś nadanie, nie wiadomo skąd, żeby doświadczenia wojennego w jakimś kursie pańskiej śpiewu najczęściej, a tu jest zaprawione wojsko, które jest strzelem śmiercowokowa. I bo ktoś chce trzymać władzę polityczną na te procesy. No właśnie, on to powiedział w parę sekund, co ja wydukałem w parę godzin. Kolesiostwo chce trzymać władzę polityczną i kadra jest po to, nie po to ma być kadra dowódcza tam, żeby dowodzić i wygrywać wojnę, dowodzić dobrze i wygrywać wojnę, tylko że po to, żeby pilnowała interesów władzy. Tak? Bandytów, złodziei na górze. To działa w Kijowie, to działa w Rosji, to działa w Polsce, to działa wszędzie, bo to jest biurokracja. Tak działa każda biurokracja. Nie ma awansu polowego. Zorganicznie jednostek, tylko wysyła, z Kijowa przesyłają decyzje z administracji centralnej na uzupełnienie. Tak? To powoduje, że nie ma absolutnie zaufania do nowych oficerów, zwłaszcza rezerwy, z jakiegoś nadania nie wiadomo skąd, czy są bez doświadczenia wojennego, w jakimś kursie pańskiej śpiewu najczęściej, a tu jest zaprawione wojsko, które jest strzelem śmiercowokowa. I bo ktoś chce trzymać władzę polityczną nad tym procesem i dostawać z tego lojalności, tak? Takiej w Polsce się odbywa. Więc to też tak nie wygląda. No, w Polsce pewnie też tak wyglądało. Tak? Rozumiecie, o czym mówię, że jest różnica. W wojsku dowódca batalion sam może premiować albo nawet kompanii. Nigdy takiej rzeczy nie widziałem, ani w wojsku, ani w korporacji, ani w biurokracji rządowej. Nigdy się nie promuje ludzi ze swojej organizacji. Nigdy tego nie widziałem. To jest dla mnie szokujące, jak teraz o tym myślę, ale pracowałem tyle lat i nigdy nie widziałem, żeby człowiek, który pracował w korporacji, dostał awans. Zawsze brali z outside. Zasłużonych podoficerów albo żołnierzy, czyli się podoficerami ze służb bojowych w ramach jednostki i to rodzi morale. Jednostka jest spójna, a nie, że przychodzą spod ochroniarzy jacyś rotacyjni i generalnie oni mają dowodzić, a nigdy nie byli w polu, albo w ogóle jednostka im nie ufa, a idzie do bitwy, tak? A idzie do bitwy. Więc to są takie rzeczy, to jest taki przykład, tak? To wynika z kultury organizacyjnej. No może by mnóstwo. Zrobiliśmy taki program debriefingu. Tutaj zaczynamy następną kwestię. Po prostu ludzie kłamią, tak? Bo się boją mówić prawdę. Może zacznijmy mówić prawdę i na odprawach. Nie bójmy się, że za rok przełożony wyciągnie to, że popełniłem błąd na tym ćwiczeniu i nie dostanę tego awansu albo dodatku mieszkaniowego. Więc jak działają ludzie, którzy tobą dowodzą, czy w jakiejkolwiek biurokracji, czy w wojsku,
czy w biurokracji rządowej, czy w korporacji. Działa dokładnie tak, jak twoja żona, albo lepszy przykład, jak twoja teściowa. Pamiętają, co źle zrobiłeś 5 lat temu. 5 lat temu, Timo, ty spieprzyłeś sprawę, pamiętasz? Pamiętasz? Spieprzyłeś wtedy sprawę. Co ty jesteś wart? Ty spieprzyłeś sprawę. Tak samo działają dowódcy w tych wielkich biurokracjach. I oni to pamiętają, zbierają te fakty i dane i później jak trzeba będzie ukrócić nosa Timciowi, który za bardzo pyskuje, to się wydobywa, wyżyga się te dane, tak jak twoja teściowa czy twoja ukochana żonusia i wydobywa się, wyżyga te dane, że pamiętasz, ty wtedy spieprzyłeś sprawę. No i jak to z czymś takim dyskutować, nie? To jeżeli spieprzyłeś 5 lat temu sprawę, no to oczywiście teraz, jak mówisz o sprawie, która się wydarzyła tydzień temu, no to też nie masz racji, to jest logiczne, bo jak raz spieprzyłeś sprawę, Tymciu, no to 99 razy możesz mówić rzeczy, które są kompletny geniusz i poprawią sytuację wszystkich i złote góry, ale to jest nieważne, bo 5 lat temu spieprzyłeś sprawę i koniec dyskusji. Tak to działa w każdej biurokracji. Jak widzimy, rodzinka to jest też biurokracja. Tak samo to działa. Prawda. Żona się ze mną rozjedzie, bo przecież nie będę miał, nie wiem, w Wrocławiu nie będę miał garnizonu, bo tylko dla niej. Tak. Może to wrócę, bo on to powiedział. Chodzi o morale w jednostce. Jednostka jest spójna. A nie, że przychodzą z podochroniarzy jacyś rotacyjni i generalnie po prostu ich mamy. Musi mają być prawdę. Może zacznijmy mówić prawdę. I no, w prawach. Nie bójmy się, że za rok przełożony wyciągnie to, że popełniłem błąd na tym ćwiczeniu i nie dostanę tego awansu albo dodatku mieszkaniowego. Prawda? Że ona się ze mną rozjedzie, bo przecież nie będę miał, nie wiem, w Wrocławiu nie będę miał garnizonu, bo tylko w Braniewie. Tak. No po prostu. Gdyby to zależało od konkretną reformą byłaby kultura debriefingu oparta na prawdzie i... O, to jest marzenie ściętej głowy. Sorry, Jacuś, ale to nigdy nie przejdzie w wielkiej biurokracji. Ktokolwiek czytał książki o Armii Sowieckiej albo ktokolwiek służył w armii PRL-u, nie jak teraz Armia Polska jest, przypuszczam, że bardzo podobnie, bo to te same trepy są na górze, taki sam typ człowieka. To sytuacja była taka, że była pokazuka, sławne sowieckie, rosyjskie słowo, że wszystko jest dobrze. I szczególnie to jest pokazuka, to jest jak to najlepiej tłumaczyć. To jest tak, że jak przyjeżdża wielka szycha, partyjniak czy wielki generał do jednostki, do koszer, no to wyciągają, zaczynają malować trawę na zielono, żeby wszystkie gówno zamalować i wszystkie ten syf zamalować na zielono, żeby było pięknie. Tak to działa. To jest właśnie pokazuka. I broń Boże, czy w tamtych latach, broń Leninie, żeby coś się wydało, że coś jest nie tak, że nie ma amunicji do ćwiczeń, albo że z trzech czołgów, które są na poligonie, tylko jeden pracuje, że na całą dywizję tylko ćwiczy jeden pluton czołgowy ćwiczy, żeby osiągnąć rekordowe wyniki i to się pokazuje w statystykach, natomiast reszta dywizji w ogóle nie ćwiczy na czołgach, ponieważ brakuje benzyny, a poza tym po chuja to mają ćwiczyć. To są kompletne debile, oni tak po rosyjsku nie mówią, więc wszystko jest na pokaz, pokazuka, wszystko jest na pokaz. I tak działają duże biurokracje, chyba zgodzicie się z tym, że jeżeli mamy departament, no to spróbuj coś skrytykować swojego szefa. No nie wyjdzie ci ten numer na dobrze. No. Czy to w armii, czy w wojsku, czy w rządowej biurokracji, czy w korporacji, nie będziesz krytykować swojego szefa, a krytyka szefa to jest, jak coś nie pracuje w departamencie. No nie możesz czegoś takiego zrobić. Dlatego dużo korporacji miało kiedyś coś takiego, że można było włożyć karteczkę do skrzynki anonimowo i dać cynk, a co rzeczywiście w Polsce powiedziano, że to jest donos, tak nie można, brak honoru. No ale dużo ludzi daje cynk, że
Tam Chrzanowski, złodziej, kradnie mi sandwicze z mojej lodówki. No to mu tam w dupie. Ale niektórzy mogli dać donos, tak, bez honoru człowiek, że w jego departamencie nie działa i dobrze było poprawić to, to i to. I niektóre rzeczy, na przykład coś takiego nawet banalnego, i to jest przykładu życiowego, że klasyczny przykład konsultanta, który przychodzi do korporacji, jest to, że po prostu zmienia, jak jest jakaś tam fabryka, to zmienia położenie po prostu maszyn i położenie stołów, gdzie są te wszystkie rzeczy, które trzeba brać, tam montować i tak dalej, żeby pracownikowi się łatwiej pracowało. Jak pracownikowi się łatwiej, mniej musi chodzić po te rzeczy, organizacyjna tam, zorganizowanie organizacji całe, gdzie po prostu pracownik musi ciągle reportować do wszystkich swoich kolesiostwów rzeczy, które on robi. Jest jeden pracownik i trzech szefów ma, do których musi ciągle reportować, co on robi, zamiast tam pracy wykonywać, a potem krzyczą na niego, dlaczego pracy tyle nie wykonujesz? No bo ciągle reportuje. Ty mi tu nie pyskuj, ty, Tymciu. Więc to jest taka klasyka i nie można nic takiego powiedzieć na zebraniu zbiorowym, no bo koniec będzie z tobą. A w wojsku to już zupełnie masz przechlapane. W wojsku jak coś takiego powie, że coś nie działa, to będziesz w nocy tarzał się w gównie w masce gazowej, nie będziesz mógł oddychać. Jeszcze cię tam do jakiejś piwnicy z chlorem wrzucą, no bo tak, żebyś się kurde nauczył kultury osobistej, wojskowej. Teraz powiemy, jak jest w Izraelu. Nie wolno mówić! Jak jest w Izraelu debriefing, czyli po misji, co się dzieje. Promowanie powiedzenia brutalnej prawdy o sobie samym i w gronie. Absolutnie jest to niezgodne z polską kulturą organizacyjną. Absolutnie. I jeszcze Polacy machają ogonem, mówią, że to jest świetne, żeby coś w ogóle coś mechanicznie, nie wiem, czy założyliście. Wszystko się zgadza. Bardzo mi to przypomina, jak był 39 rok i była ta komisja, która zadawała pytania tym wszystkim oficerom, którzy dowodzili jednostkami, co nie wyszło, że przegraliśmy wrześniu, nie? Tak bardzo. No zgadnijcie. Wszystko wyszło. Ja, geniusz dowódca, dowodziłem wspaniale i mój oddział w ogóle super był, prawda? No i tak zeznawali. Że na jego się troszkę się zgadzało. No, operacja się udała, pacjent zmarł. Jakie to polskie, prawda? I to mówi właśnie o wojnie w 1939, że już na zachodzie ci dowódcy dostali debriefing. No, co tam nie wyszło w tej wojnie? No, wszystko wyszło. Mnie się wszystko udało. Ja, dowódca, bardzo dobrze dowodziłem. Tylko wojnę przegrano, ale wszystko się było cacy. I od takich rzeczy dobrze byłoby zacząć. Myślę, że od znaczącego separowania polityków, bo istnieje przekonanie, że... Notabene, chcę coś wam pokazać fajnego. Okej, nie wiem, czy wiecie, kto to jest, co to są za ludzie, którzy są w organizacji, która się nazywa SAS, czyli Special Air Service. To są wojska specjalne brytyjskie. To są chyba najsławniejsi komandosi na świecie. I dlaczego uważam, przynajmniej tak było, teraz nie wiem jak jest, ale wojska brytyjskie dzielą się na dwie rzeczy. Wojska komandosów, wojska specjalne Brytyjczyków są najlepsze na świecie. Natomiast wojska lądowe, regularne są jedne z najgorszych na świecie. Dlaczego? Ponieważ Armia Lądowa Brytyjska z dziada pradziada historycznie jest wielkie kolesiostwo. Dlaczego? United Kingdom, Zjednoczone Królestwo, to jest tak samo jak India, to są kasty. Są kasty ludzi i społeczeństwo jest podzielone na kasty. Są kasta wyższa, kasta niższa i ta kasta najniższa, nie? I ci z kasty wyższej nigdy nie zostanie taki, z takiej rodziny człowiek szeregowym. Nigdy. Oni mają specjalne szkoły, oni mają prawie że specjalne sklepy. Oni się nie zadają z pospólstwem, jak te klasy niższe i średnie.
I oni zostają generałami. Więc takie przygłupy, które nie mają w ogóle doświadczenia życiowego, oni zostają generałami, pułkownikami i tak dalej, i tak dalej. I czasami taki człowiek naprawdę jest, okaże się dobrym generałem, na przykład taki Wellington. Ale w większości wypadków taki generał z tego systemu kast, z tej najwyższej kasty, no to są przygłupy, ponieważ nie muszę tłumaczyć. Musicie sobie sami wymyślić, dlaczego w większości wypadków tacy ludzie to są kompletnie nienadające się debile na tych pozycjach. Więc ci ludzie z niskiej kasty i ze średniej kasty, którzy są szeregowymi i te niższe stopnie w wojsku regularnym, widzą, co się dzieje, widzą, że ich dowódcy to są debile, ale już byli w wojsku tyle i tyle lat, no i nie chcą tracić tej kariery, ponieważ ileś tam lat im zostało do wypracowania sobie retirement, do wypracowania sobie emerytury, a poza tym oni lubią tą pracę, oni chcą być w wojsku, oni zasmakowali tego i jest ich ok. Oni po prostu chcą być w wojsku, które pracuje, które jest efektywne. I tutaj enter special forces, czyli tutaj wchodzą te specjalne wojska brytyjskie, gdzie o dziwo, nie ma przygłupów z wyższej kasty. Absolutnie nie ma tych ludzi. A tam są tylko ludzie, którzy są sprawdzeni, ileś tam lat byli w wojsku w ogóle regularnym, stare wyjadacze chleba, do SAS-u brali sierżantów i tak dalej, czasami nawet pułkownicy stali, żeby stać się tam do SAS-u na najniższym stopniu. Dlaczego? Ponieważ normalny człowiek nie wytrzymuje tego systemu kasty, gdzie przygłup z wysokiej kasty lorduje nad tobą, nie? Pokazuje, że on jest lepszy i jest lepszy w tym systemie od ciebie, a ty nie możesz nic zrobić, więc wszyscy ci najlepsi żołnierze, którzy mają jakiekolwiek ambicje w Wielkiej Brytanii, idą właśnie do tych specjalnych wojsk, do SAS, SAS, do SBS, Special Boat Squadron i tam jest parę jeszcze innych. Jak była wojna w Irlandii, to byli ci operators, to byli agentura, którzy przebierali się, tam też służyły kobiety, a po prostu jako szpiedzy byli i zakładali kamery w różne miejsca i tak dalej. Tam w tym oddziale wojskowym były i kobiety, i mężczyźni, i tylko w cywilnych strojach byli, i tak dalej, i tak dalej. Więc do takich oddziałów szli najbardziej ambitni ludzie. Ci, co po prostu nie mogli zdzierżyć, wytrzymać sytuacji, gdzie przygłup, który jest tam jakiejś tam wyższej kasty, będzie dowodził wojskiem, a to jest kompletny przygłup, a ludzie mądrzy, niekoniecznie ty, ale widzisz dookoła kolegów, którzy naprawdę są mądrzejsi od dowódcy, a są gnojeni po prostu, więc albo wychodzisz z tego wojska brytyjskiego regularnego, a jak lubisz wojsko, bo są ludzie, którzy lubią wojsko, wiem, szok, ale są tacy ludzie, to oni idą właśnie, chcą być w wojsku, które pracuje. Można w każdej organizacji biurokratycznej, czy w wojsku, czy w cywilnej korporacji, czy w rządowej korporacji, zawsze można znaleźć takich ludzi jak Tymcio, tak, wujek Tymcio, którzy są bardzo dziwni. Im zależy. Ja wiem, to jest pojebane, to jest kompletni wariaci ci ludzie są. Na taki Tymcio to jest kompletny przygłup. Jemu zależy. Nie tylko na pieniądzach i wygodzie pracy. On naprawdę chce coś osiągnąć w tej pracy, nie dla siebie. No przygłup, no debil, no, ja nie wiem. No i tacy ludzie są niebezpieczni. Więc takich ludzi też warto zgnoić, no, w ostateczności warto ich wysłać gdzie indziej, niech idą w pizdu, nie? Niech idą do tej jednostki, która naprawdę walczy, a my tu będziemy na tyłach tam drapać się po jajach, o, tak będzie najlepiej. I tak to działa, więc w tej jednostce, na przykład SAS, Special Air Service, wytworzyła się zupełnie odrębna kultura od tej kultury, chorej kultury kast, systemu kast, taki jak jest w India czy United Kingdom, tak? Tam była zupełnie inna kultura. Tam, ponieważ każdy żołnierz miał to doświadczenie, było tak, że każdy żołnierz miał 5, 6, 10 lat doświadczenia żołnierskiego. Dużo ich było w walkach, ciężkich walkach. Walczyli w Aden, walczyli w Jemenie, walczyli Malezja po polsku bodajże, a w Irlandii Tour of Duty mieli, więc widzieli, strzelali do nich, oni strzelali, mieli doświadczenie bojowe. I ci żołnierze mieli 5, 6, 7, 10 lat stażu wojskowego, również z aktywną walką, nie tylko poligonem. Więc ci ludzie naprawdę wiedzieli, o co chodzi. I ta kultura organizacyjna w tym SAS, SAS była zupełnie inna. Jednym z,
z tą rzeczy, która pokazuje kwintesencję tego, tej organizacji, różnicę między systemem CAST a systemem SAS, Special Air Service, jest tak zwany chiński parlament. A chiński parlament to jest takie typowe brytyjskie przysłowie, że to się wzięło z czasów komunizmu, że w czasie komunizmu, jak rządził Mao, to podobno teoretycznie każdy na takim parlamencie chińskim mógł wstać i powiedzieć, co mu na duszy leży. Okej. A mało tego, oprócz tego nie tylko mógł powiedzieć, co mu na duszy leży, ale też mógł skrytykować kolegę, który źle pracował i powiedzieć, że ten człowiek źle pracował w tej misji. A mało tego, towarzysz w chińskim parlamencie, i to mówię pół żartem, pół serio, mógł siebie skrytykować, że ja spieprzyłem sprawę, ja tutaj spieprzyłem sprawę. I SAS, zupełnie odwrotnie niż komuniści, oni to wzięli do serca i to zaczęli używać nie z przymrużeniem oka, tak żeby ukarać towarzyszy, tak jak to w komunizmie było, tylko oni to wzięli na serio. Oni wprowadzili komunizm w SAS, tak? Oni wprowadzili prawdziwy komunizm i prawdziwy chiński parlament w tym SAS. Doszło do tego, że po każdej akcji, okej, w czasie akcji nie podejmujemy decyzji, jak dowódca wyda decyzję, to robimy to, co dowódca każe, ale już po misji każdy trooper, każdy SAS żołnierz mógł podnieść rękę i mógł powiedzieć, co mu leży na sercu. Mógł skrytykować kolegę, mógł skrytykować całą misję, plan, żeby to był do dupy, mógł skrytykować dowódcę swojego, całego pułku, całego regimentu, mógł skrytykować, że kompletnie nawalił, że to nie tak nie działa i nikt nikogo nie kara za to. To jest niesamowite. I dlatego, żeby ten chiński parlament, gdzie żołnierz mógł powiedzieć, co mu na sercu leży i skrytykować, i pamiętajmy, to nie byli tacy żołnierze z poboru, to nie był, tak jak Bartosiak mówi, jakiś tam spadochroniarz z tańca i śpiewu kursu, co przyszedł, tylko to byli ludzie po 5-10 latu stażu w regularnej armii, którzy naprawdę wiedzieli, co się dzieje, większość z doświadczeniami bojowymi, więc to, co oni mówili, to raczej wiedzieli, co mówili. I tam w SAS, SAS nie było, przepraszam, nie mówi się SAS, mówi się SAS, tam nie było kolesiostwa, tam nie było ręka rękę myje, tam nie było biurokracji. To się stworzyło zupełnie co innego. I dlatego, a tutaj mamy też potwierdzenie tego, bardzo nie mogłem znaleźć o tym chińskim parlamencie w SAS dużo rzeczy. Ja to czytałem w książce Tony Geraghty, Who Dares Wins, o historii SAS, SAS, i właśnie tam było to szczegółowo opisane, że tak, że każdy trooper, każdy żołnierz mógł, po misji był debriefing, po misji było spotkanie wszystkich żołnierzy, dowódca misji, tak, główny dowodzący tej misji, a później ci podoficerowie, co pod nim byli, i później normalni żołnierze, wszyscy w jednym pokoju, ponieważ SAS to jest bardzo mała rodzina, to już jest organizacja, ale to nie biurokracja, jest raczej rodzina już. Wszyscy się zebrali i nie było tak, że dowódca nie pozwala komuś powiedzieć, albo przerywa, albo mówi, że tak nie było. Nie. Każdy mógł powiedzieć, to był zamknięty pokój, nie było kamer, nie było telewizji, nie było nic. I każdy powiedział to, co mu na sercu leży. A jeżeli się nie zgadzałeś z tym, co kolega powiedział, to mogłeś powiedzieć, że się nie zgadzasz z tym, i była dyskusja. I o co chodzi w tym wszystkim? Czy chodzi o to, żeby tymciu tego parszywego maliniaka zgnoił, bo go nie lubi, nie? To powiemy, że maliniak spieprzył sprawę. A tak mu powiemy, kurde, i maniaka zgnoimy w tym spotkaniu. Nie, to tak nie działa. To nie jest Polska, tak? To nie jest Polska przez B. Tu chodzi o to, żeby w czasie następnej misji ty, Tymcio, i ty, maliniak, żebyście nie zginęli, okay? Żeby wszystkie te błędy, które popełniono w tej misji, gdzie Johnson zginął, bo był błąd popełniony przez dowódcę, czy maliniaka, czy Tymcia,
Okay, więc Johnson zginął. Chodzi o to, żeby następnej misji było zupełnie inaczej i to poprawiło się. Że wróg działa tak, my działamy tak, trzeba zmienić to, to i to, żeby odnieść sukces w następnej misji. Albo jeszcze większy sukces. Albo żeby było zapewnione większe bezpieczeństwo naszym żołnierzom. Okay? I jak to tak wytłumaczę, to oczywiście to ma wielki sens. No i dlaczego tego się nie wprowadza w biurokracjach? Biurokracje są za duże na coś takiego, na tak zwany chiński parlament, na prawdziwą demokrację. Organizacje, które są bardzo, bardzo duże, takie jak kraj, takie jak Polska czy USA, czy inne tam tak zwane demokracje. Te organizacje są zbyt duże, żeby była prawdziwa demokracja. Coś takiego nigdy nie przejdzie, gdzie każdy ma swój głos. Zatem pamiętajmy, że ci ludzie w SAS, to byli doskonale wyćwiczeni żołnierze, to nie był menel z budki pod piwem, który będzie coś pierdolił na maliniaka, że maliniak mu się nie podoba. Bo tak, bo mu się morda nie podoba, no to chce w ryja strzelić. Nie, to są bardzo doświadczeni ludzie. To są ludzie na poziomie. Czego też w takiej dużej organizacji jak biurokracja nie ma, ponieważ tam ludzi na poziomie jest bardzo, bardzo mało. Więc dlaczego ten SAS, Special Air Forces, Special Air Force z United Kingdom był taki elitarny i ciągle jest? Dlatego, że ma taką kulturę organizacyjną. Tam nie ma świętych krów. Tam jak spieprzysz, nawet jak jesteś dowódcą, to ci wygarną twój pysk ci wygarną. Ty, dowódca, spieprzyłeś wszystko w tej misji. Tu popełniłeś błąd i tam spieprzyłeś sprawę. Musisz się poprawić. I to ci powie szeregowy do generała. Czytałem, że był taki debil de la Billière bodajże, który próbował ukrócić to zachowanie generał. Za bardzo mu to nie wyszło. Ponieważ organizacja SAS rządzi się własnymi prawami. Regularne wojsko brytyjskie rządzi się swoimi prawami, gdzie jest system kasty, gdzie są ci lordowie i ci wyższe sfery i oni lordują, panują nad tym pospólstwem i mają wszystkich za gówno. Tak samo jak to widać w kraju, w United Kingdom przecież to widać, Zjednoczone Królestwo, że im wszystko jedno, czy tam mieszkają z Bangladeszu, czy z Pakistanu, czy biali Brytyjczycy, czy Irlandczycy. Im wszystko jedno. Dla nich to jedno i to samo pospólstwo. Oni z tymi ludźmi nie mają nic wspólnego. To jest imperium. Więc im wszystko jedno. Więc im wszystko jedno, czy Londyn to tam jest większość białych ludzi, czy Afrykańczyków, czy z Bangladeszu, czy cokolwiek. I to wszystko jedno. Nie o to im się rozchodzi. Więc tak działa, taki dlatego SAS jest i te wszystkie SBS, Special Boat Squadron i SAS, Special Air Service są takie elitarne, ponieważ oni mają taką kulturę organizacyjną. Ujeju, ale się przegadałem. Okej, okay. To będzie długi film, ale ja lubię gadać, nie? Dobrze się słucha w pracy. Zdarzyło się od pewnego stopnia syryjskiego zdanego politykiem, nawet byle tam, przymurkiem, to jeszcze poszenie, w ogóle dobrym mieście. Chwileczkę, to jest coś innego. Po prostu ludzie kłamią, tak. Musiłem mówić prawdę. Może zaczniemy mówić prawdę. Chyba wszyscy się będziemy śmiać, jak w Polsce zaczną mówić prawdę na odprawach. Czy w wojsku, czy w jakiejkolwiek organizacji biznesowej. Ktoś wstanie i powie prawdę, jak to pracuje, jak to powinno być? Czy ty to widzicie w ogóle, żeby w Polsce coś takiego było? Bartosiak, ja cię kocham, ale to jest niemożliwe. To z jakimi ty ludźmi mówisz? Że to Polacy są. Nie bójmy się, że za rok przełożony wyciągnie to, że popełniłem błąd na... Jak teściowa albo twoja żona. Na tym ćwiczeniu. I nie dostanę tego awansu albo dodatku mieszkaniowego. Prawda? Żona się ze mną rozjedzie, bo przecież nie będę miał, nie wiem, w Wrocławiu nie będę miał. Bo żona jest tylko z tobą dla pieniędzy, dla bąbelka, prawda? No nie dla ciebie, ty durny mężczyzno. Gdyby to zależało od konkretną reformą byłaby kultura debriefingu oparta na prawdzie i promowanie... Przepraszam, ale to jest, ja się śmieję, ale to jest niemożliwe w Polsce. Szeregowy w stanie, jak generał przemawia, czy są pytania, to jest,
Typowa scena w filmie rosyjskim czy sowieckim wojennym jest, jak na koniec obowiązek dowódcy jest zadać pytanie, wypros jest! Czyli czy są jakieś pytania, ponieważ ci, co rządzą tym wojskiem, wiedzą, że dobrze było, żeby ci z dołu też czasami coś powiedzieli, co można poprawić. Ale realistycznie jest tak, że jak dowódca mówi, wypros jest! Czy pytania są, no to żaden żołnierzyk nie ośmieli się podnieść ręki, ani nawet skomlić, ani nawet coś chlipnąć, ponieważ wie, czym to się skończy dla żołnierzyka. Więc zawsze jak wyprosy jest, to wszyscy milczą, spuszczone łby, no to dowódca zadowolony mówi, wyprosy nie ma, rozejść się! No i tak to działa w rzeczywistości, w sowieckiej armii, w rosyjskiej armii, no i w Polsce, nie? A czytałem Suworowa jedną książkę, gdzie był zamknięty tam w więzieniu wojskowym, gdzie już w ogóle żołnierz nie ma żadnych praw ludzkich, jest traktowany jak naprawdę gówno. I padło pytanie, wypros jest? I ktoś podniósł rękę. To był taki szok na sali, że po prostu wszystkich zamurowało. Od dowódcy tego generała, tam co tam dowodził tym, czy tam, nie pamiętam stopnia, generał czy major, czy coś tam dowodził tym więzieniem, do wszystkich tych strażników, klawiszy tych wojskowych, do wszystkich tych więźniów wojskowych. To był taki szok, że chwila była pauzy i nie wiedziano, co zrobić. To jest, po prostu coś takiego się nie zdarza, więc bardzo mi przykro, Jacuś, ale gdzie konsekwencje są tego zdecydowanie mniejsze, w cywilnej biurokracji nie ma czegoś takiego, a w wojskowej to już zupełnie nie, bo zgnoją całkowicie. Kolesiostwo na górze zgnoi takiego żołnierza ambitnego, inteligentnego, który jeszcze śmie zauważyć, że coś można poprawić w mojej jednostce. Jacuś. Idea brutalnej prawdy o sobie samym i gronie. Absolutnie jest to niezgodne z polską kulturą organizacyjną. Absolutnie to nie jest zgodne z polską kulturą. Kropka. I jeszcze Polacy machają obronę, mówią, że to jest świetne, żeby teraz jesteś. W ogóle jesteś najfajniejszy, nie wiem, czy zauważyliście. Wszystko się zgadza. Bardzo mi to przypomina, jak był 39 rok i była ta komisja, która zadawała pytania tym wszystkim oficerom, którzy chodzili jednostkami. Co nie wyszło, że wygraliśmy w Rzesie, nie? Nawet oni tak zaznawali. Wszystko wyszło. No i wszystko się zgadzało. W ogóle było wszystko super. Tylko że się wojnę przegrałem. No i to taki rzeczy byłoby zawsze. To nierealne, ale co, to było wspaniałe, prawda? Jakby tak rzeczywiście działało w Polsce, to naprawdę Polska by się stała superpotęgą. Mocerstwem nie tam regionalnym, mocerstwem światowym. Myślę, że od znaczącego separowania polityków, bo istnieje przekonanie, że bliska zażyłość od pewnego stopnia obserskiego z danym politykiem, nawet byle tam o przymurkiem do przeproszenia w powiatowym mieście, służy karierze. No to już jest korupcja, to już jest tragedia. To po prostu nie mam słów do tego. Służy karierze. Wiecie, rozumiecie, niby nic, ale jednak, tak? I potem myślimy o tym, bo jednak oficer jest bardzo, chce robić tę karierę. Wszystko zależy, chce awansować. Wszystko zależy. Jednostka zależy, czy robi karierę, w jaki służy. Oczywiście uposażenie. I to jest hierarchiczna struktura, to jest kluczowy element wynagradzania czy rekompensowania. I nie może być tak, że politycy mają na to wpływ. Coś musi wydarzyć z oceną merytokratyczną. Moment, ocena merytokratyczna? To znaczy, jak jesteś inteligentny i dobrze pracujesz, to dostajesz jakieś nagrody za to? To niedoczekanie, człowieku. Co? Takich trzeba gnoić i tępić. Tak ten system działa. No ale politycy oczywiście chcą na to wpływać, bo polityka personalna najskuteczniej wiąże. A politycy jeszcze są takimi istotami, żeby poszerzać swoje pole sprawczości. Jak wojsko się skradza, no to i na wojsko, jak tam, prawda. I ludzie o tym się boją mówić. Ja się nie boję, bo ja nie jestem związany interesami z tym systemem. Ale ludzie się boją powiedzieć wprost, co sobie powiedziałem przed chwilą, bo każdy gdzieś chce awansować.
a połowa ludności w Polsce jest związana z obrotem redystrybucją pieniądza publicznego. Rozumiecie Państwo, co to znaczy, tak? Więc a propos debaty wolnej w Polsce jest dyskusyjna, jeżeli chodzi o zmiany organizacyjne w państwie polskim. Albo to, jak jest relacja między politykami a wojskiem w Polsce. I to jest, moim zdaniem, jest to karygodne. No nie. No chyba raczej wszyscy się zgadzamy z tym. W normalnym kraju związanie się polityków z lokalnych polityków z lokalnymi wojskowymi, no to jest raczej, to jest tragedia. To jest takie, co w Ameryce było, że były więzienia i to samo było w Związku Radzieckim, gdzie były więzienia, znaczy brali mobików, brali żołnierzy nowych poborowych i wysyłali ich do nowych, do okolicznych, tutaj bliskich biznesów. Biznes płacił dowódcy, a żołnierze pracowali za darmo, czy więźniowie. To jedno i to samo, to jedno i to samo, to jedno i to samo na jedno wychodzi, nie? Dużo z więzień i dużo tradycji więziennych i dużo tradycji wojskowych dziwnym trafem są takie same, nie? Tak zupełnie dziwnie tak się złożyło. Dziwne to, prawda? To jakby jedni i drudzy, no właśnie. Więc jak się traktuje żołnierzy jak więźniów, no to mamy efekty armii, która jest postsowiecka czy sowiecka. To, co się dzieje w Ukrainie, gdzie rosyjscy dowódcy w ogóle się nie liczą z żołnierzami, nie traktują ich jako ludźmi, nie traktują ich nawet jako gówno. Oni ich traktują jako numery. I nie zależy, czy zginie 100 Rosjan, czy 200, ale jak weźmie to zakichaną wioskę, która nic nie znaczy i jest nic nie warta, ale ma sukces, to dowódca dostaje medal, order, mimo że cała dywizja czy dwie zostały zdmuchnięte i 10 tysięcy ludzi zginęło, ale wziął wioskę Pipidowa w Ukrainie i to był wielki sukces, więc dostał jako efektywny dowódca, dostał order, medal i dostał teraz brygady, nie tam brygady, frontem teraz będzie dowodził, żeby teraz będzie walczył nie o jedną pipidówkę, tylko i pipidówkę i podchójkę. I podchujówkę wioski. I teraz zamiast jednej wioski będzie brał dwie wioski i zamiast dziennie ginąć będzie 50 żołnierzy czy 100, będzie ginąć 300, 400, 500 Rosjan. I on te wioski weźmie. I to będzie wielki sukces. Armii nie można traktować jako więźniów. Żołnierze to nie są więźniowie. W większości wypadków to są wolontariusze, którzy są tam z własnego widzimisia, z różnych powodów. Chcą się przekonać, są ambitni, uważają, że wojsko to jest to, zdziada, pradziada, wujek był wojskowy, dziadek był wojskowy, ojciec, to ja będę, tak jak policjanci. I takich ludzi trzeba szanować i trzeba ich wyćwiczyć, trzeba dać narzędzia, nie traktować jako mięso armatnie, ale cóż, tam, whatever. Absolutnie, tak? Jest pomylone konstytucyjnie określone prawo zwierzchnictwa i nad wojskiem z osobistym kierowaniem często, tak? I nano zarządzaniem. No to już jest korupcja, prawda? I to oficerowie to przyznają, którzy będą słuchać. Tylko sobie w duchu, tak? Coś musimy z tym zrobić, no tak nie może być. No to jest w miarę szokujące dla mnie. Coś takiego było w USA z więźniami w latach 70., 60., 50., może 80., 90., ale już później nie, z tego co ja rozumiem. Już abstrahując do tego, że w ogóle system kierowania państwem w stanie wojny jest dyskusyjny. Moment, teraz będzie główna rzecz tego, co chcę pokazać w tym filmie. To momencik. Konstytucyjnie określone prawo zwierzchnictwa i nad wojskiem jest osobistym kierowaniem często, tak? I nano zarządzaniem. Więc on mówi teraz, że okej, że lokalny partyjniak ma, związuje się, kolesiostwo jest z lokalnym wojskowym tam i robią sobie biznesy. No to już jest karygodne. A teraz uwaga. I to oficerowie to przyznają, którzy będą słuchać. Tylko sobie w duchu, tak? Coś musimy z tym zrobić, no tak nie może być. Dobra, teraz ważne. Już abstrahując do tego, że
zdanie wojny jest dyskusyjny. Nie wiadomo, kto ma dowodzić wojskiem polskim. Kto ma dowodzić, a jak nie będzie wojna niewypowiedziana, albo będzie progujemy agresji, albo coś, tak. No kto ma dowodzić? Szef Sztabu Generalnego, minister obrony, prezydent, dowódca operacyjny, czy dowódca generalny, tak? A może Jarosław? Nie wiem, no bo... Teraz zacznie się kwintesencja tego filmu. Debile się uśmiechają pod wąsem. No kto ma dowodzić w tym kraju? Bo co powiedział teraz Jacuś, to mnie poraziło jak grom z jasnego nieba. On powiedział, że w tym gównianym kraju, Polska przez B i zero, nie wiadomo tak naprawdę, kto dowodzi. Nie jest to jasno określone. Jak jest napaść wojskowa, jak wojna jest, bo wojna nie jest tak, że przecież powiedzą nam tydzień przed tym, napadniemy na was, przygotujcie się. Nie wiadomo, kto dowodzi. On powiedział teraz, nie wiadomo, kto dowodzi, minister obrony, czy Jarosław, czy szef sztabu, czy kto podejmuje decyzję. A w czasie wojny, w pierwsze sekundy, w pierwsze minuty, w pierwsze godziny, to jest najważniejsze. Kto podejmuje decyzję? Poderwać samoloty z lotnisk, bo jedą rakiety. Kto podejmuje te decyzje? To na mnie... To byłem w szoku. Jak to obejrzałem, ten moment, to byłem w szoku. I te debilne uśmiechy tych bandy przygłupów siedzących w publice, bo Polacy tylko to Polacy potrafią tylko szydzić i się śmiać. To Polacy głównie to potrafią. Zorganizować coś, działać raczej mniej. Nie. To tego raczej nie. Ale szydzić i uśmiechać jeszcze z takiej sytuacji, to nie jest nic śmiesznego. Tu nie jest nic śmiesznego. To nie jest śmieszne. On teraz mówi, że w Polsce, w kraju, nie wiadomo, kto dowodzi. Nie ma chain of command, nie wiadomo, kto dowodzi. Jarosław? Szef sztabu? Jakiś generał? Nie wiadomo. Posłuchajmy jeszcze chwileczkę, jeszcze raz, ok? Zarządzanie. I to wicerowie to przyznają, którzy nas będą słuchać. Tylko sobie w duchu. Z tam od 1,23. Już abstrahując do tego, że w ogóle system kierowania państwem w stanie wojny jest dyskusyjny. Nie wiadomo, kto ma dowodzić wojskiem. No tu mnie poraziło. Tu dosłownie wstrząsnęło mną. Tu dostałem grom z jasnego nieba. Jak? Co? Jak to nie wiadomo, kto dowodzi w czasie wojny? To co to za państwo jest? To co to za organizacja? To co to za rząd? To jak to wszystko działa? No, kto ma dowodzić, a jak nie będzie wojna niewypowiedziana, albo będzie progujemy agresji, albo coś, tak? No, kto ma dowodzić? Szef Sztabu Generalnego, minister obrony, prezydent, dowódca operacyjny, czy dowódca generalny, tak? A może Jarosław. Okej, okay, więc uważam Bartosiaka za w miarę znanego kumatego, znany znawcę tematu, w miarę komaty, jeżeli chodzi o militarne sprawy wojskowe i organizacyjne w szczególności. Więc jeżeli on tak mówi i nie mówi tego żartem, to znaczy, że w Polsce nie wiadomo, kto dowodzi. To znaczy, że w czasie konfliktu nikt nie będzie wiedział z generałów, tam brygady, nie będą wiedziały, co się dzieje, nie będzie żadnej organizacji, ponieważ będą wszyscy na telefonach dzwonili do siebie, co się kurwa dzieje, co mam robić, co się dzieje. I to całe kolesiostwo, ta cała generalicja, te całe pierdoły stare, te postkomunistyczne trepy, te gówna ludzkie na tych pozycjach, te wszystkie organa, takie jak ten generał policji, generał, który jakimś dziwnie tak udało mu się, że wziął granatnik przeciw pancery. To była olbrzymia,
olbrzymia rura z olbrzymim pociskiem przeciwczołgowym w środku załadowana, okej? Okay? To było wielkości większa niż moja kurwa pięść. Tak naprawdę to jest wielkość dwóch moich pięści razem złożonych i to jest otwór do tego. I ten otwór był zapchany olbrzymim, olbrzymim granatem przeciw, rakietą przeciwczołgową. I on to sobie spokojnie przewiózł z Ukrainy do Polski, do swojego gabinetu i pewnego pięknego dnia wziął sobie koleżków, bo tak działają organa polskie, tak działają elity polskie, to jest polska elita, to są polskie organa, które nas chronią przed agenturą USA, Rosji, Niemiec i tak dalej, tak? I Chin. I to są właśnie ludzie, którzy się zajmują naszym bezpieczeństwem. Tak, to są właśnie te sławne polskie organa. Bardzo sprawne w filmach, które działają. I on wziął sobie paru koleżków. Było ostre rżnięcie wódeczki. Było masa wódeczki poszła, prawda? Wszyscy się schlali tak, że zaczęli się już śmiać. Zaczęła im tam ślina lecieć z tej buzi, z tego nosa i te obleśne typy tam były. A teraz kurwa ja wam pokażę. No i on to wyjął, to przeciwpancerne, tak? Rakietę, nie granatnik, rakietę olbrzymią. Diameter ma moich dwóch pięści razem wzięta. I wszyscy koleżki, o zobacz, Stasiek tam bierze tę rakietę z Ukrainy, kurwa! On tak pijany, w sztok, wszyscy pijani, ci debile, no. Nacisnął na cyngiel i to odpaliło w gabinecie generała policji w Polsce. Na szczęście systemy bojowe, nowoczesne są mądrzejsze od generałów polskich. I ten system wie, że jak wybuchnie za blisko po wystrzeleniu, to zabije żołnierza. Więc system nie uzbraja się, dopóki tam sekunda czy parę sekund nie minie. Więc ta rakieta poleciała, ona się nie uzbroiła i nie wybuchła. Oczywiście organa zaczęły sprawnie działać, próbowali zatuszować to wszystko, bo organa w Polsce przez B i 0 do tego służą, żeby zatuszować debilstwo wszystkich tych generałów i tych elit polskich. Do tego służą organa. Organa w Polsce też służą do tego, żeby biznesy przejmować, nękać i haracz brać. Do tego służą, tak jak powiedział Bartosiak, żeby zabezpieczać kontakty między lokalnym bonzo, politykiem regionalnym, który jest bogiem i carem danego regionu, Zakopane, czy Gdański Układ, czy Warszawski Układ, czy wymieńcie jakikolwiek region w Polsce, czy miasto, tam jest układ kryminalny, na którym jest szef mafii, czyli regionalny polityk, który jest bogiem i carem i wszystko mu wolno. A ty się licz ze słowami, gnojku. Nawet jak mu nie powiesz dzień dobry na ulicy i nie pocałujesz w stopę, no to zobaczysz. Demokracja w Polsce. I tak jak ja coś powiedział, ci politycy lokalni, bonzowie, oni mają wpływy, nawet są powiązani z lokalnymi wojskowymi oficerami, którzy robią swoje biznesy. Czego wy oczekujecie od takiej armii? Nawet jak kupi, tak jak Bartosiak, tak jak ja coś mówi. No i co z tego, że te durnie, te gówno ludzkie kupią 300 leopardów, milion Abramsów, Himarsy. Co z tego? Co z tego? Jak to jest kolesiostwo, jak ci generałowie się mają się za kolesiów, mają się kolesiostwo jest z lokalnymi bonzo-politykami, tak? Czyli z mafią, bo tego nie można nazwać, to nie jest normalna polityka w Polsce, to jest mafia. I są regionalne mafie i one się dogadują, jeżeli chodzi o układy, biznesy i tak dalej. A to, że jedna że należy do partii PiS, a drugi dla PO, to już naprawdę nie ma znaczenia. Jest jedna Biblia w Polsce i jest jedno przykazanie. My nie dotykamy waszych, wy nie dotykacie naszych.
jest jedyne przykazanie w Polsce katolickiej. Amen. Jak widzimy, Jacuś powiedział jasno tutaj, że Wojsko Polskie, w szczególności oficerowie, generałowie i tak dalej, są też w tym gównie systemie. Oni nie są tam, żeby dowodzić wojskiem. Oni tam są po to, żeby kadrowość była, żeby była lojalność, żeby biznesy kręcić, a nie tam wojsko. I dlatego Jacuś ciągle mówi, Bartosiański, mówi Bartosiak, tak? Zanim zaczniemy kupować 300 F-16, 500 milionów Himarsów, 2 miliony Abramsów, koreańskie czołgi i tak dalej, dobrze by było troszeczkę to kolesiostwo i to wszystko, tak, jak to on mówi ładnie, kulturę organizacyjną, no troszeczkę kurwa zmienić. Nie? Warto by na to zwrócić uwagę. Owszem, broń wojskowa, broń, systemy bojowe są bardzo ważne, ale kultura organizacyjna jest jeszcze ważniejsza. Okej. Okay. Nie wiem. No bo... I ta reakcja tych przygłupów. Coś takiego, jakby ktoś powiedział w normalnym kraju, gdzie ludzie myślą, a nie ciągle szczerze okły, że to jest, ze wszystkiego trzeba się śmiać i ze wszystkiego się robi szyderstwo. Jakie to śmieszne. W każdym innym kraju. Francja, Kongo Brazzaville, Szkocja, Rumunia. Jakby ktoś powiedział. Ktoś, kogo uważamy za eksperta od wojskowości i organizacji. Nie wiadomo, kto dowodzi w tym kraju. Nie wiadomo. Nie wiadomo, kto dowodzi podczas sytuacji ekstremalnej w tym kraju. To raczej nikt by się nie śmiał. Chyba w żadnym innym kraju takiego debilstwa nie ma. Nie wiadomo, kto dowodzi w tym kraju podczas wojny. No kurwa, jakie to jest śmieszne. Kto ma dowodzić, tak? Kto ma konkretne podejmować decyzje, bo kilka decyzji, że rakieta leci i jeszcze strzelamy na niej. Śmiejecie się? Jakie to śmieszne. Leci do nas rakieta, a mamy taki system organizacji, że nie wiadomo, kurwa, kto ma co robić. I generał na granicy, ten, co ma systemy bojowe do strącania rakiet, amerykańskie patrioty, może inne, jakieś super laserowe, ale on nie wie, co ma robić, bo nie ma decyzji. I dzwoni, co mam kurwa robić? No oczywiście generał się dopiero obudził, do którego dzwoni, mówi, co my się kurwa tutaj pytasz? Ja cię zjebię, jest niedziela. Ja śpię, rakieta leci. Dopiero generał się budzi, nie? Te ślipia. O kurwa, rakieta leci. No to zadzwonię do mojego przyłożonego. No i ta sama reakcja, nie? Oczywiście, bo to jest Polska. Co kurwa do mnie dzwonisz, ty kurwa? Jestem chwiany, ty... Schlałem się tutaj i granatnik odpaliłem. Za co? To jest Polska. To się może wydarzyć jeszcze raz. Rakieta na nas leci! O kurwa! Ja się boję podjąć takie decyzji, bo ja jestem politycznym, a nie jestem prawdziwym generałem. U nas są wszyscy od lizania dup, a nie od podejmowania decyzji. Trzeba do kogoś zadzwonić. Jarosław! No i w tamtych, oczywiście, tam za 20 lat, jak Jarosław będzie rządził, będzie miał tam milion już lat, już będzie przeżywał trzecią młodość, Jarosław się obudzi, zadzwonił do Giedo. Rakieta, Jarosław, rakieta do nas leci. Jarosław odpowie oczywiście. Nie rozumiem, powtórz, Jarosław. To śmiejecie się? Bo tak jest teraz. Teraz tak to działa. Taki mamy system Wojska Polskiego i Obrony Kraju.
I co z tego, że będziemy mieli milion HIMARSów i 500 wyrzutki przeciwlotniczych, jak nie będzie nikt wiedział, co jest grane, bo nikt nie będzie odważny, bo ludzie ambitni będą zgnojeni oczywiście, bo ta cała organizacja jest taka, cała kultura organizacji jest taka, że wszyscy się boją własnego cienia, ponieważ tak działa biurokracja. I co wy na to? No i zacznie się sytuacja taka, że będą dzwonić spod granicy. Strzelają do nas. Co mamy robić? Rakiety na nas lecą. Zbombardowali nam lotnisko. Wszystkie 500 naszych F-16 poszło w pizdu. Płonie. Co mamy robić? Over? To już było przerabiane w 1941 roku przez Sowietów. Gdzie ten system był taki, że decydował jeden człowiek na górze. Z tym, że to był lepszy system od naszego, który teraz jest w Polsce, ponieważ koniec końców, w końcu się ten na górze się obudził, tam wyszedł z tego letargu swojego tam, nie wiem, dragowego, czy cokolwiek on tam zażywał, czy depresję miał, czy coś, ale po paru dniach się obudził i powiedział, że trzeba do Niemców jednak strzelać. Po tygodniu inwazji. Towarzysze i towarzyszki. No jednak wojna się okazała, więc dobrze było do Niemców teraz zacząć strzelać. No to w końcu wódz Stalin dostał rozkaz i w końcu zaczęli wykonywać. A przedtem się poddawali masowo. Nie było rozkazu. No ale przynajmniej tam był ten człowiek, który wydał ten rozkaz. I wiadomo było, kto wydaje ten rozkaz. Wielki Bóg na górze, wielki wódz Stalin. A w Polsce, jak widać, co Bartosiak mówi teraz, to kurwa tak naprawdę typowo po polsku, przepraszam, bolsku, B0, elskie U. A nie wiadomo, jaki jest. Jest kompletny bałagan i nie wiadomo kto, bo nikt nie chce podejmować decyzji. Mało tego, nikt nie chce być w sytuacji, gdzie oficjalnie to jest decyzja jego do podjęcia. To jest tak sprytnie zrobiony system dowodzenia, że nie wiadomo, kto dowodzi. I mam szczerą nadzieję, że Bartosiak albo żartuje, albo się myli kompletnie, że jest kompletnym przygłupem i ja coś po prostu nie wie. I oczywiście możliwe jest to, że dużo z Polaków teraz, którzy to oglądają, słuchają, powie, no przecież oczywiście jest, że to jest sekretne. Nie można takich rzeczy mówić wrogowi. No tylko, że to tak nie działa w każdym innym kraju, jest troszeczkę inaczej, a nawet zupełnie odwrotnie. W każdym innym kraju jest jasno powiedziane w czasie tej sytuacji wojskowej, czy ekstremalnej, czy emergency, jest jasno powiedziane, jaki... ten dowódca, czy ten rejonowy, jakie ma prawa, co może zrobić. Tutaj napisałem, okej, jak to jest, kto ma prawo wydać rozkaz użycia broni nuklearnej w USA. I mamy nawet Wikipedię i ci mówi krok po kroku. Mamy też historię całą tego systemu komunikacji, systemu dowodzenia, jak prezydent jest zabity w ataku, co może się zdarzyć. Jak cały kongres jest wybity, no to kto wydaje te rozkazy? Jest wszystko powiedziane jasno. Jak ci zginą, to ten wydaje. Jak tamten zginie, to ten wydaje. A jak nie mogą się skontaktować z tym i tym, to ona wydaje rozkaz. I to jest jawno powiedziane. Mało tego, oczywiście w każdym normalnym kraju i w Polsce chyba też tak jest na stopie cywilnej, w każdym rejonie, w każdym województwie, jak jest jakiś emergency situation, jak jest jakaś, coś się wydarzy, jakaś klęska żywiołowa czy coś, powódź, coś z tego, z tym stylu, no to chyba ludzie wiedzą, że ten wójt może to zrobić i tego nie może, a ten major miasta może to zrobić, a tego nie może, a tu może podjąć decyzję o ogłoszeniu tego i tego stanu żywiołowej tam katastrofy i może takie podjąć rzeczy i tak dalej. W USA ta głównie Gwardia Narodowa, która jest całkiem dobrze wyćwiczona i wyekwipowana, to jest prawdziwe wojsko, przepraszam, to ich główne zadanie nie jest walczenie w wojnach, ale też bycie rezerwą. To jest drugorzędne zadanie. Pierwsze zadanie jest takie, że mają właśnie działać w USA. Jak jest klęska żywiołowa, mobilizują Gwardię Narodową, tych żołnierzy, żeby wzięli helikoptery, jeepy, ciężarówki, żeby ratowali ludzi, żeby dowodzili
dowozili żywność i wodę pitną, żeby uruchomili polowe szpitale i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak to działa i w Polsce chyba też to tak działa. Więc na etapie klęski żywiołowej to chyba wszyscy wiedzą, co jest. I to bardzo zaskakujące jest, jak Bartosiak mówi, że na etapie nie klęski żywiołowej, ale wojny, czy wojny hybrydowej, czy sytuacji na granicy, czy coś, to tak naprawdę nie wiadomo, kto podejmuje decyzję. Nie ma silnego. Wszyscy będą dzwonić do siebie nawzajem. No co mam robić, kurwa? Kurwa, co mam robić? Bo schlałem się z generałem wczoraj w nocy. I Polska to nie jest Rosja czy Związek Radziecki. Nie mamy tyle terytorium do zabrania nam, do utracenia. Tak? Tu mamy jak Francja działa. I nie mamy tyle terytorium do utracenia jak Związek Radziecki czy Rosja. Polska jest bardzo małym krajem i decyzje trzeba podejmować natychmiast. I nie mamy milionów ludzi do stracenia też. U nas każdy żołnierz na wagę złota jest. Zresztą każdy Polak jest na wagę złota. I tych ludzi trzeba chronić. Więc to, co on się spyta, to jak grom z jasnego nieba, to mnie po prostu szokowało. I reakcja tych ludzi, te uśmieszki pod wąsem, jakie to śmieszne, mamy kompletny bajzel w kraju i nie wiadomo, kto dowodzi. I to mnie też przeraziło, że nikt nie zareagował z tej publiki, over ten uśmieszki, drwiny i szyderstwa, co jest typowo polską objaw, to jest objaw bezsilności. Jest kompletnie, absolutnie to jest objaw bezsilności i bycia słabym. Jest reakcja przegrywa, okay? Jak szyderstwo i śmianie się, to jest reakcja przegrywa. Więc rozumiem tę reakcję, ale to jest dla mnie bardzo smutne i przygniatające. To moją psychę rozwaliło. Nikt nie podniósł ręki, nikt nie krzyknął. No wiadomo, przecież ten i ten dowodzi. Co ty mówisz? Co ty pierdolisz? Nie ma silnych na sali też. Aż się boję kliknąć play, żeby pokazać dalej. Tak? Bo to jest ten tu i teraz, szybciutko. Decyzja, tak? I kto? Ona ma polityczne skutki. Czy my mamy w ogóle przepisy na to? Czy mamy przećwiczone to symulacje? Czy policy mają ochotę wziąć w symulacjach, bo oni są zawsze zajęci dużo ważniejszymi rzeczami, głównie w radiu i telewizji. A jeżeli chodzi o symulacje, czytałem kiedyś właśnie o SAS, tą książkę Tony'ego Gerardy, Who Dares Wins, i tam było powiedziane jasno, że jak w United Kingdom robili symulację ataku terrorystycznego jakiegoś tam, i to było symulacja, to nie brali udział tylko wojskowi, to nie brali udział tylko sanitariusze. W tej symulacji brali udział wszyscy politycy od prime minister w dół, od najwyższego ministra tego, co rządzi krajem, w dół. Wszyscy politycy brali, nie tylko żołnierzyki, nie tylko generałowie się tam bawili, ale wszyscy brali udział też politycy. Kiedyś przeczytałem na Wykopie, rozgrzeźcie mnie, to jest taka moja durna rzecz, że czytam przygrywów i przesrywów, a że Wykopek tam napisał, że no co oczekujecie, że co, że polityk będzie brał udział w jakichś tak symulacjach i poligonach? Oczywiście, że tak. I w tej książce było napisane, dlaczego. Ponieważ to polityk będzie podejmował decyzje. Więc ci, jak bierzemy realistyczne sytuacje, atak terrorystyczny powiedzmy w Polsce, czy napaść znienacka ze strony Rosji na Polskę na granicy, coś takiego, to nie tylko powinni w symulacji, w poligonie brać udział żołnierze, powinni brać też udział politycy. I to nie tak, że bierzemy tego polityka, okej, tylko mówimy mu, że bierzemy cię na symulację i mamy taki scenariusz, który może się wydarzyć albo i nie. I ty będziesz decydować. I może być tak, że on się prześpi i dzwoni telefon i w nocy dzwonię mu. To jest poligon, to jest symulacja, to nie jest naprawdę.
Sytuacja poligonowa jest taka, symulacja. Uwaga, symulacja. Rosja napadła na Polskę, lecą na nas rakiety. Jest godzina 3 nad ranem. Dzwonimy do Jarosława. To nie jest śmieszne. Tak się działo, tak jest w normalnych krajach. No, to jest właśnie poligon. To nie jest poligon tylko, że czołgi jeżdżą, ustawią się tam jeden za drugim i sobie poszczelają pyk, pyk, pyk przez godzinę. O, dobrze strzelali i później wrócą do koszar. O, to jest wojsko. Nie. Bierzemy też polityków, ponieważ politycy podejmują decyzję, czy to czołgi mają wyjechać, czy w ogóle mają strzelać, co się ma dziać. To politycy, to nie generał, to politycy. Przynajmniej w Wielkiej Brytanii tak jest. Więc to, co Jacuś teraz mówi, no to jest karygodne i obrzydliwe i typowe polskie, prawda? Że politycy przecież takimi rzeczami się nie babrają. Cały system jest stworzony po to, żeby polityk nie musiał podjąć decyzji, żeby nie być odpowiedzialnym. To jest typowo polskie. Na tym polega sztuka polskiego politykowania. Żeby nie podejmować żadnej decyzji. Wtedy mamy tak chronioną dupę, że szewskis. Bo nie podjąłeś żadnej decyzji. Nie ma do czego się przyczepić. Aż ten kraj jest pustynią jądrową tam, radioaktywną, to już nie twoja wina, Malinowski, prezesie Polski. To już nie przyczepcie. Ja nie byłem w tym systemie dowodzenia. A kto był? Nie wiadomo, ale ja nie byłem. Ja Maliniak, prezes Polski, jestem niewinny. Fajny ten system polski, nie? Ale to jest taki system, na jaki to bydło zasługuje. Nikt się nie obruszył, nie było ostrej reakcji, nie było nawet, co ty kurwa mówisz, jak to jest, moment, wytłumacz to. Ja jakbym na tej sali, to po chamsku przerwał, no kurwa co? Wytłumacz to, Jacuś. Ale nie ma czegoś takiego w Polsce, to są milusińskie ludzie. One się boją własnego cienia, z tego co widzę. I nikt nie powiedział czegoś takiego ostro. Jak to, moment, chwileczkę, to kto u nas dowodzi? To jak to jest? Rozwień tą myśl, Jacuś. Nie, to jest po prostu coś takiego, że ludzie to oglądają na YouTubie i tak dalej, jest ten potok słów i oni tą rzecz tak samo traktują, jak to, co Jacuś powiedział parę minut temu. A to jest kwintesencja, to jest główna rzecz przełomowa tego filmu. Ale ludzie jak oglądają to, czy słuchają to w pracy, czy oglądają na YouTubie, to po prostu jednym muchę wpada, drugi wypada i będzie wojna atomowa, na Polskę napadną i będzie pustynia i będą rentgeny tam pływać sobie po Polsce i będzie okej. Trzecia ręka nam wyrośnie z dupy, ale no, to tam sobie pracujecie, tam podcasty słuchacie i tam dalej. Commercial zaraz YouTube pyknie i w ogóle zapomniecie, co tam było powiedziane. To, co Jacuś tutaj powiedział, no to było po prostu grom z jasnego nieba. Serio, jest to bardzo trudne. Ja to chciałem wielokrotnie, żeby zaprosić polityków, żeby oni spędzili 8 godzin na symulacji, czy na grze wojennej, sytuacyjnej, po to, żeby zobaczyli, jakie są konsekwencje ich decyzji. Oni nigdy na to nie mają czasu, nawet jak mieli czas, to się boją. Boją się, oczywiście. To jest typowo polskie. Jak już dorwałeś się do koryta, to przecież nie po to, żeby podejmować decyzje, tylko żeby żreć z tego koryta. Tak działa Polska. I tu wraca ta kultura organizacyjna, że metoda teściowej, metoda żonusi. Pamiętasz, jak 5 lat temu zesrałeś się w gacie? Jak byłeś pijany, pamiętasz? Pamiętasz? Tak to działa. Znaczy, jak coś zrobiłeś złego 5 lat temu, no to jak teraz powiesz coś trafnego, no to też się nie liczy, bo 5 lat temu coś źle zrobiłeś. I wszystko inne już się nie liczy po tym, bo w Polsce, z tego co widzę, psychologia działa tak, że jak coś zrobisz źle, no to już nic dobrego nie możesz zrobić. Więc wszyscy się boją panicznie za cokolwiek być odpowiedzialny. Akurat musimy zburzyć taką całą kulturę robienia tego. Nie mogą wysyłać swoich asystentów. Dobrze, że można.
robi, co robi. Też aplikowała linię do robota, to chodziło. Okej, więc teraz jest dla mnie bardzo interesujące wydarzenie, na które właśnie patrzymy. Jak oglądacie w pracy, to bardzo im przykro, ale whatever. Więc jest mała sala i on teraz mówi, że okej, no w gruncie rzeczy teraz coś takiego, kończymy dyskusję tego i barany siedzą. I po czymś takim powiedzeniu on na końcu zakończył tą, swój ten potok słów, nie? To ślingowanie się, że w tym kraju kurwa nie ma kto dowodzić, nie wiadomo kto dowodzi, kto w tym kraju dowodzi, jak jest ekstremalna sytuacja, jak coś się dzieje, to nie wiadomo co jest grane. No i w normalnym kraju normalny człowiek, ludzie by coś tam chrząknęli pod nosem, nie? Że no, kurwa, ja, słuchaj, może to, o tym pogadać, te... Nie, jest zero reakcji, jest... No, teraz, no, to mnie dobija w tych polskich właśnie debatach, że jedna strona, Jacek, powiedział coś takiego niesamowitego, że Polska jest krajem bez dowodzenia, bez dowódcy, że nie wiadomo, co jest grane i nikt nie reaguje na to, nie, jest zero reakcji. Tutaj jeden na lewo sobie patrzy swój... telefon komórkowy, gra sobie tam w Pokemona czy coś, ten się drapie po jajach, inny się drapie po łysinie, inni są bardzo skupieni na tym, co jest mówione. Więc okej, okay, no właśnie Jacuś powiedział, że nie mamy dowództwa w czasie wojny, że nikt nie dowodzi tym krajem w czasie sytuacji ekstremalnej, w czasie wojny nie wiadomo, co jest grane. No dobra, no to teraz Jacuś powiedział, no teraz dajemy głos Wojczałowi, który zacznie teraz pierdolić coś o typie czołgów i benzynie do tych czołgów i tam pojebanych sprawach zupełnie nieważnych. I bydło tak wysłuchało tamtego, wysłucha tamtego i rozejdzie się do domu, bo tak to bydło działo. Bo ci ludzie... Ja nie rozumiem tego. Ci ludzie nie słyszą tego, a jak słyszą, to nie dociera do nich, a jak dociera, to w ogóle nie umieją tego przeanalizować. Oni myślą o piłce. No, co jest grane w ogóle w tym kraju? Co, o co chodzi? Co za ludzie? Co, Polacy, co tu się dzieje? Wydatków na wojsko teraz. Nie mamy czym dowodzić w kraju. Jak coś dzieje się na granicy, lecą na nas rakiety, nie wiadomo kto dowodzi. Nie mamy systemu organizacji. Nie mamy dowódcy. Nie wiadomo co się dzieje. Wydatki na wojsko. A to teraz, no to dobrze, ja coś już się wygada, teraz ja, Wojcza. Wydatki na wojsko, czołgi, benzyna, typy myśliwców. I kurwa, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ten zaczyna pierdolić trzy po trzy o jakimś tam wyszkoleniu, coś tam, coś tam. Ja tego w ogóle nie rozumiem, tych debat w Polsce. Jest... Bartosiak mówi, nie ma dowodzenia w Polsce. Nie wiadomo, kto dowodzi w czasie sytuacji ekstremalnej. Jak na nas napadną, nie wiadomo, kto wyda decyzję i kto jest odpowiedzialny za to. No dobra, Bartosiak skończy. Wojcia, co ma? Wydawanie na wojsko pieniędzy, wojsko jest ważne, pieniądze, benzyna, czołgi. Co to kurwa? Nie tylko w Polsce, to jest ludzki. Okej, dobrze. Czekam, że się z tym zabędem. O, chłopaki z Polski, co dalej u was kupują jak Maroko? Oczywiście o zakupach uzbrojenia. No tu ja coś ciągle naciskam na to, że nie ma co kupować uzbrojenia, skoro nie mamy systemu dowodzenia i nie wiemy, co z tym kurwa zrobić, bo nie mamy systemu dowodzenia, nie mamy organizacji, nie wiemy, jak to jest. No kupimy sobie, kurwa... Widzę, że ten rząd działa tak z rozmachem, kurwa mają, skurwysyn, rozmach, że jak maseczki kupują, no to kurwa największy samochód na świecie z maseczkami kupili, żeby kurwa bydło widziało. Jak kupują Himarsy, no to Ukraina ma 20 tam 5, teraz chyba 20 ma, USA ma chyba 100 czy 300, nie wiem ile tam działa oficjalnie, ileś tam mają, ile im to działa, to nie wiadomo, powiedzmy 300 mają, czy... No to Polska weźmie 500! Co ja, kurwa, mam rozmach, skurwysyny. To ja kupię 500 Himarsów, a USA ma chyba ile ich? 200? Momencik, aż muszę, kurwa, to sprawdzić. Okej, nawet nie będę wchodził, po prostu mi wyskoczyło na pytanie, ile USA ma Himarsów, więc US Army
W 2009 roku było 250 HIMARS-ów w całym USA. Oh my god. Okej, weszłem do artykułu, więc okazuje się, że USA to jest rok 2022. 8-10-22 rok, że USA ma plany na 900 HIMARS-ów. Natomiast zbudowano 540. Jordania ma 12, Singapur 18, Emiraty Arabskie 20, Ukraina 16. A więc USA w roku 2022 Anno Domini miało 540 systemów HIMARS. Polska chce 500. Wow, mają rozmach, nie? Oczywiście nie będzie kto miał dowodzić nimi, jak będą rosyjskie rakiety spadały na Polskę, ponieważ dowódca baterii HIMARS będzie dzwonił tam. Kurwa, ja sam chwalę się tutaj z kolegami, coś się kurwa dzieje. Coś ty płanie, co mam robić? I pójdzie w górę, aż do Jaro. I interpretujcie, generałowie. Wodza. Okej, więc po tym gromie z jasnego nieba, gdzie Bartosiak mówi, że nie wiadomo, kto u nas kurwa dowodzi, cały system to jest bajzel, nie wiadomo, co jest grane w czasie wojny, czy napaści, czy ekstremalnej sytuacji na granicy, czy jak leci na nas rakieta, to nie wiadomo, co jest grane, nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za co, nie wiadomo, kto podejmuje decyzję. Po czymś takim jest zero reakcji oprócz szyderstwa i uśmiechów pod wąsem. Co ja tej reakcji absolutnie nie rozumiem. Ale okej, chwileczkę. Teraz zakończyła się debata paliwód. Otwórzmy trzecią, już ostatnią część naszej dyskusji. O, będą teraz pytania! Bydło będzie miało okazję! Czyli pytania z publiczności. Myślę, że część z Państwa na pewno będzie chciała je zadać. O, ja mam pytanie. To kurwa, kto u nas dowodzi w czasie wojny? Ja coś rozwiń to, o co kurwa chodzi. To jest niemożliwe, żeby w normalnym kraju coś takiego było. To jest pierwsze moje pytanie. Oczywiście zobaczymy, co będzie. Pan pierwszy się zgłosi. Pan, proszę pana, co pan powie mądrego na pytanie, co jest grane? Okej. Okay. Po pierwsze, durniu, Jacuś nie mówi, że Polskę, jakie to wojsko ma być, ile ma być HIMARS-ów, czołgów i tak dalej. Główne, co jego zespół i on ciągle mówi, to jest ta kultura organizacyjna, trzeba zmienić kulturę, trzeba zmienić wychowanie żołnierzy, szczególnie oficerów, że to wszystko musi być zmienione, a potem dopiero kupować. Ale ci ludzie w Polsce, oni nie potrafią tak myśleć. W ogóle nie potrafią myśleć. On, Bartusiak, powiedział, że w Polsce nie ma kto dowodzić. Proszę pana, czy stać nas na tą armię? Jaką armię? Jakie, o co chodzi? Żeby tutaj pan Krzysztof wspomniał ostatnio, że należy inwestować, że należy inwestować w wojsko i ciąć koszty. Z czego ciąć koszty? Z innych służb? 15 kurwa emerytura. Mówi ci to coś? Z służby zdrowia, czy z infrastruktury, nie inwestować? No, z czego ciąć? Przecież babsz, tyli dziadek leśny muszą mieć 15 emeryturę, a Polska niech się wali. No, demokracja działa tak, że dzieciom się wyrywa z gęby, tym co pracują wyrywa się, żeby dać babsztylom i dziadom. Tak to działa. Okej, okay, a nie będziemy tutaj patrzeć za bardzo. Czekaj, będzie następne pytanie. Mhm.
Ja mam wrażenie, że ten gość w ogóle nie ma pojęcia, o czym on pierdoli. Po prostu on pierdoli, żeby pierdolić, a bydło w Polsce jest na tyle durne, że nie rozpoznaje człowieka, który pierdoli, żeby pierdolić i biorą go za tą samą monetę, co jakiegoś tam specjalistę czy człowieka, który coś takiego powie, jak jacuś, który przed chwilą powiedział, że w Polsce nie wiadomo, co jest grane, kto dowodzi. Ci ludzie w Polsce, im się wydaje, że to jest sytuacja normalna, że tam w Ukrainie jak jest wojna, to nas to nie dotknie, że jesteś bezpiecznie, że cały świat, system bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa, że cały świat się właśnie teraz zmienił i ludzie teraz dyskutują na poważnie o użyciu broni atomowej. Południowa Korea właśnie sobie powiedziała, oficjalnie powiedziała, że będą mieli broń atomową, oficjalnie Korea Południowa to powiedziała, co jest niespotykane. Japonia się zbroi, Rosja się zbroi, Chiny się zbroją. Chiny, jak leciała Nancy Pelosi, to jest główna szycha polityczna USA, no, była, okej? Jedna z najważniejszych osób na świecie, amerykański polityk, czy lubicie ją, czy nie, to jest nieważne. To jest amerykańska szycha polityczna i leciała samolotem cywilnym, nieuzbrojonym, na który wystartowały chińskie myśliwce, żeby go strącić. I on, i ten samolot leciał na południe, na południe Tajwanu i robił manewry i uniki, żeby uniknąć chińskich myśliwców. Tak się sytuacja zaostrzyła na świecie. To jest niespotykana rzecz, żeby amerykańskich polityków grożono im, że ich zastrzelą i startowały myśliwskie samoloty, żeby ich zastrzelić. To jest coś niesamowitego. Takie rzeczy się nie wydarzały do tej pory, a teraz to jest coś normalnego. I to bydło w Polsce siedzi na takich debatach i sobie tam bierze za jedną monetę człowieka, który mówi, że w Polsce nie wiadomo kto dowodzi, trzeba to zmienić. I do tego debila, który mówi coś, że trzeba na wojsko pieniądze wydawać. To jest takie komunistyczne. Wojsko musi być dobrze uzbrojone, żołnierzy trzeba szkolić. No to mi przypomina za PRL-u takie sowieckie takie debilowanie. Bitwy trzeba zwyciężać, wojny trzeba wygrywać. No to kurwa geniusz, analiza. No i chyba tak. No kurwa, przestań pierdolić, bo mnie goście naprawdę wkurwiasz, jesteś debilem. Okej, czy zadasz teraz pytanie o tym, że w Polsce nie wiadomo kto dowodzi, jaki jest system dowodzenia, że w razie czego jak coś się zdarzy, to nikt nie jest odpowiedzialny? Zadasz to pytanie? W kamizelce. W kamizelce? No? Dzień dobry, ja mam pytanie. No? O zasadniczą służbę wojskową, czy tylko nie powiedzmy, która wygląda na militaryzowanie społeczeństwa, tylko bardziej uspołecznianie armii. Czy uważają panowie, że byłoby to może jakiś Więc dupa boli o to, że boicie się mobilizacji w Polsce. Jest zresztą bardzo mądrze. Proszę zwrócić uwagę, ci co są w pracy, to haha, nie zobaczycie tego, ale zobaczcie tego gościa od tu, czekaj. Było to pieniądze i demografię, tak, także tak, było to pieniądze i demografię, tak, także tak. Zwróćcie uwagę na... Nie wiem. Społeczeństwa, tego gościa. Uspołecznianie armii. Nie mam zielonego pojęcia, o czym ten człowiek mówi, coś tam społeczeństwa, uspołecznienie armii, ja nie wiem, co on pierdoli. Natomiast ten gość uzmysłowił sobie, że naprawdę może być jakaś wojna i kurwa zamiast być sobie na uniwersytecie i coś tam pierdolić, że Karl Marx był wspaniałym człowiekiem i miał fioletowe włosy, bo tego teraz uczą na uniwersytetach, no to może być pobór i może być wojna i może być naprawdę nieprzyjemnie, bo sytuacja na świecie jest naprawdę interesująca. Ale czy jest uspołecznienie armii, czy armia ma być społeczna? No Bartosiak, odpowiadaj. Społeczna armia czy uspołeczniona? Czy uważają panowie, że byłoby to może jakiś remedium, jeśli by to dobrze przeprowadzić, zarówno na ten problem, który wskazał pan Krzysztof odnośnie tego, że społeczeństwo nie czuje takiej jedności, powiedzmy więzi z wojskiem, jak i także na to, że te patologie, o
których wspomniał pan Jacek, byłyby bardziej naświetlane, a przez to też może bardziej zwalczane? To nie jest pytanie, to jest pytanie, żeby zaistnieć. Więc jak byłem bardzo małym chłopcem, to bardzo byłem dumny z siebie, byłem grzecznym chłopczykiem i nie obchodziło mnie, co oni mówią, ale obchodziło mnie to, że jak ja zadałem swoje pytanie, to było takie mądre i tak się wszyscy cieszyli i klaskali uszami, że Timcio zadał pytanie, o jaki byłem mądry, ujejku, zaistniałem na scenie 5 sekund. Dobra, tam przewinąłem. Pytanie numer 3 chyba. Czekajcie, tak? Pytanie trzecie chyba. Czy ktoś się w końcu spyta o to, kto kurwa w tym kraju dowodzi, co jest grane? Dzień dobry. Panie Jacku, do pana pytanie, bo jestem, że tak powiem, obserwatorem pana inicjatywy Strategy and Future od momentu, jak powstała. I między innymi w swoich wielokrotnych wypowiedziach właśnie jest pan, że tak powiem, fanem armii profesjonalnej, armii zawodowej, małej, sprawnej, sprytnej, wyszkolonej, inteligentnej, nie dziadków z wąsami. Jak to się ma do tego, co widzimy teraz? Na stronie ukraińskiej niedługo będzie około 1 000 000 ludzi w armii. Po stronie rosyjskiej Putin zmierza nawet do 1,5 miliona. Może się okazać, że nawet trzeba będzie tych dziadków z wąsami przeprosić. Jak pan to widzi? Po pierwsze, to nie jest dobry argument, które pan użył, dlatego, że armia ukraińska nie była duża tuż przed wojną. Na papierze i ma dużo większe terytorium i była w stanie wojny, przypominam, tak? Ale 8 lat szkolili ludzi na wojnę. No właśnie tak, że Amerykanie byli przekonani, że przegrają armię w tydzień Ukraińcy. Ale był owoc. Naprawdę owoc. Ale się byli. Dobrze, ale to nie dziadkowie z wąsami wygrali to, naprawdę. Ale teraz może... Armia jest obywatelska, bo ludzie uwierzyli, że mogą wygrywać, bo widzieli, jak dżabelinami niszczą czołgi. I wygląda to dobrze, i wygląda sexy, jest to nowoczesne i uwierzyli, tak? Naród ukraiński utrzymał armię i utrzymał państwo. I to jest jak gdyby inny proces. No tak, czy podać scenariusz, jakby wyglądała przyszła historia napaści Rosji na Polskę. Pierwsza godzina rząd spierdala z Warszawy. Wszystkie lotniska płoną. Pierwsza godzina dowódcy desperacko dzwonią. Co mam robić? Nie wiem, co jest grane. Jestem generałem na grę. Co mam robić? Jaki jest plan? Dwa dni później pochód wojsk rosyjskich w Warszawie entuzjastycznie witany, pokazany światu. Koniec. Więc tutaj jest 1.23. Jacuś mówił o tym, że w tym kraju w tym momencie nie ma kto, nie wiadomo kto dowodzi w tym kraju. Żadnej reakcji oprócz szyderczych uśmieszków i debilowania, debilstwa i bydłowania bydlaków. Potem były pytania, dosłownie potem były pytania i nie ma w ogóle pytania o to, kto dowodzi w tym kraju. Tych ludzi albo to w ogóle nie interesuje, albo nie złapali tego, co Jacuś powiedział. Albo po prostu chcieli zaistnieć i mieli swoje własne pytania przygotowane już przedtem, które chcieli pytać. No ale ja bardzo, kurwa, przepraszam, ale jeżeli ja mam swoje bardzo dobre pytanie, żeby zaistnieć na YouTubku i jestem Timcio, jestem przygotowany to powiedzieć, ale jak usłyszałem z ust Jacusia, że w tym kraju nie wiadomo kto dowodzi, że nie wiadomo jaki jest system dowodzenia, że jak coś się dzieje na granicy, czy rakieta na nas leci, czy coś się dzieje, cokolwiek, jakaś sytuacja jest tragiczna, nie wiadomo kto dowodzi tak naprawdę, nie ma tego systemu zorganizowanego tak jak w każdym innym kraju, no to ja bym swoje pytanie wziął do kosza, tak? Wziął do kosza i wyrzucił do kosza i się spytał, Jacuś, jak to nie ma kto u nas dowodzić? Co kurwa? Tymi słowami bym się spytał, dosłownie. I bydło by się śmiało. Zobacz, której się zdaje spytał. Ale mnie to nie obchodzi, ja bym chciał odpowiedź na to pytanie. Jaki jest system? Kto w tym kraju dowodzi? I jak to tak naprawdę jest? I po tym
właśnie tej sesji pytań, która trwa dosyć długo, od 1.20, od 1.20 ileś do 2.20. No to kurde, prawie godzina pytań. I nikt się kurwa nie spytał, kto w tym kraju dowodzi. To jest... No nie wiem, jak to skomentować. To wam zostawię do skomentowania, ok? Ok, dam szansę jeszcze jednemu. Ostatnie pytanie z publiki. Co się spytają? Co się spytają polscy patrioci? Co im na sercu leży? Dzień dobry, ja mam pytanie do obu panów. Tu troszeczkę było to może poruszone w czasie dyskusji, ale czy właściwie te wszystkie koncepcje kształtu nowych polskich sił zbrojnych nie ugrzęzą w takim polskim marazmie politycznym, że właściwie przychodzi co 4 lata rząd, niszczy wszystko, co było i robi coś od nowa? Czy właściwie one nie zostaną taką ofiarą, takiej troszeczkę skupia takiej polskiej byłej jakości, że był taki chwilą okazowo po roku 14 do tych sił zbrojnych i on potem opadł? Czy właściwie znowu nie będziemy mieli do czynienia, szczególnie w tego kryzysu ekonomicznego, czymś takim, że ta armia będzie rzeczywiście duże wydatki, duże zakupy, ale potem zostanie bardzo tak, można powiedzieć, wyciszone i spłaszczone w dyskusji politycznej i w działaniach rządu tego czy przyszłego? Polska to jest kraj, gdzie jest najpierw jedna mafia się dorwie, później druga do koryta. W innych krajach też tak jest, z tym, że mają te systemy organizacyjne już doprowadzone do nie do perfekcji, ale do działania praktycznego, że nieważne, czy jest John Major, czy Margaret Thatcher, czy Tony Blair na pozycji, czy jest demokrata, czy republikanin prezydentem w USA, czy kongresem rządzi republikanie, czy demokraci. A jeżeli jest sytuacja ekstremalna, oni mają system działania, to jest wszystko napisane dosłownie czarno na białych, mają kartki papieru, tak jak piloci przed lotem mają sprawdzian samolotu, gdzie mają punkt pierwszy, sprawdź, czy światełka działają tutaj, to włączają, działają, punkt drugi, sprawdź, czy flapy działają na skrzydłach, sprawdzają, punkt trzeci, sprawdź, czy silniki działają, włącz silniki. Więc tak samo mają dosłownie na czarno na białym, mają instruktaż politycy. I nieważne, czy to jest Tom Ciopaluch ze stanu Arkansas, czy jakiś z Nowego Jorku Żyd, czy ktokolwiek, a oni mają te systemy i w razie ekstremalnej sytuacji oni mają już jak działać, mają punkt po punkcie napisane, co mogą, czego nie mogą, jakie decyzje mogą podjąć i tak dalej. To jest wszystko klarownie wypisane, nie w olbrzymich teczkach, tylko na parę stron. I tak to działa w normalnych krajach, więc nieważne jaka mafia jest przy korycie, ale jednak jak jest, przyjdzie to do czego, to wiedzą jak działać. Natomiast widzę, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Nie ma. Okej, okay, i na bonus. I teraz zawita jeden z moich ulubieńców, drugich. Sekretnie się w nim podkochuję, bo jestem oczywiście gejem, tak, oczywiście. No, zobaczymy, czy kto ogląda te filmy do końca. A Jacuś i Albercik. Teraz będzie Albercik Świdziński. I nieważne, o czym mówi, ale ważne, o czym mówi poprzedtem, ale jest bardzo interesująca sprawa i to dam jako taki bonusik tutaj do tego filmu dla tych, którzy wytrzymali, ok? Więc co on powie teraz? Uwaga! Myślę, że to może nas doprowadzić, że nie wiem, jaki sposób konkretnie nas to doprowadza do spraw, do kwestii Chin i pandemii COVID, ale... To może tym wątkiem zamknijmy, bo to też jest bardzo ciekawa informacja też w kontekście pierwszego tematu, który dzisiaj poruszaliśmy, czyli tego ożywienia gospodarczego Azji, z którym możemy mieć do czynienia w nadchodzącym. To jak zaczynamy rozmawiać o tego kowadle i tak dalej, to już zamykamy ten temat. Myślę, że to może nas doprowadzić, że nie wiem, jaki sposób konkretnie nas to doprowadza do spraw, do kwestii Chin i pandemii COVID, ale... To może tym wątkiem zamknijmy. Nie, to nie będziemy o tym dyskutować. Nie wolno. Albercik już widzi, już widzę, tak. Albercik już zaczyna widzieć. O, ja chciałem zacząć mówić o kowadle i jak to wpływa na geopolitykę i
realistycznie, jak to jest. I on a ten zaczął potok słów, śliniotok, że o, tam Azja, tego, te układy sił, bla bla, benzyna, czołgi, cia-cia-cia, mba-baba, mba-kaka, mba-kaka-kaka, kaka-kaka-kaka. I Albercik tak sobie zaczął machać tą głową, o, no tak, no, wyżygał te słowa teraz, żeby po prostu nie mówić o tej verboten, nie wolno mówić o tym, więc zaczął, zalał go żyganiną słów. Albercik tak sobie kiwał głową, no tak, no wiedziałem, że tak będzie. Który może mieć do czynienia w nadchodzącym roku 2023, który to ożywienie gospodarcze się będzie wiązało się z większą konsumpcją energii, a tym samym również gazu, co oczywiście będzie miało wpływ na sytuację również gospodarczą i na rynku, na rynki energii w Europie. Zatem ty, Albercie, tutaj postrzegasz to nowe otwarcie Chin, odejście od polityki, zero COVID. No przede wszystkim to było zupełnie niesamowite, jak odbyła się ta zmiana. No, trzeba jednak zauważyć, że... Notabene, to jest pierwsza, jaką widzę na YouTubie i w ogóle w mediach społecznościowych, jak też w mediach normalnych, jakąś organizację, która podejmuje temat kwadła, ponieważ bardzo dziwne jest, dziwne jest, że nikt tego tematu nie analizuje. Jakby to się w ogóle nie wydarzyło, jakby to nie miało żadnego wpływu na świat, na geopolitykę, na Chiny teraz, które mają politykę zero COVID i w Chinach, i jakby to w ogóle nie grało roli i to jest tak przemilczane i nie wolno o tym mówić i żaden polityk o tym nie powie, żaden reporter, żaden analizator, żadna szycha. To jest jedyna, Świdziński ze Strategy and Future, to jest jedyna osoba z organizacji jakiejkolwiek, która podjęła ten temat. Po końcu listopada, kiedy mieliśmy do czynienia z kolejną falą zachorowań na COVID, tak? Jeżeli sytuacja utrzymałaby swoją starą trajektorię, to doprowadziłoby to do kolejnych lockdownów, takie jak miałbyśmy do czynienia w Szanghaju na wiosnę. I co ciekawe, razem wzbudziło to dość żywą reakcję publiki chińskiej, którą mieliśmy do czynienia z protestami. Co prawda mówi się, zostało ono uznane w świecie zachodnim jako coś zupełnie nec plus ultra, coś co nie miało miejsca od dawna, od czasu placu Tiananmen. No, ludzie, którzy bywają w Chinach, twierdzą, że takie tego rodzaju protesty zdarzają się relatywnie często, może są mniej, znaczy nie mówię o protestach covidowych, tylko ogólnie o demonstrowaniu niezadowolenia, zdarzają się jednak w Chinach stosunkowo często i stosunkowo często rządy odpuszczają. Ustępują. Tak pozorom. W każdym razie na pewno opuściły w tym. Czyli, drodzy Polacy, w kupie siła jednak zawsze. Tak działa demokracja, moi drodzy. Tak właśnie działa demokracja. Kupą siła. I zmiana polityki Chin była nie tylko było o 180 stopni, ale też obrót ten miał właściwie miejsce w miejscu. Na przestrzeni kilkunastu dni COVID przestał być śmiertelną chorobą, klasyfikowaną jako zresztą. No, bardzo dziwne. Nie wiem, czy pamiętacie to, ale z tego, co ja pamiętam w USA, jak sobie tutaj żyłem na tej mojej wsi, to pamiętam, było ostro, 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 później coraz mniej, coraz mniej, aż w końcu zupełnie przestano mówić o tym. A kiedy przestano mówić? Właśnie tego dnia, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, cała ta kowadłowa sprawa rypła się. Po prostu przestało już to być problemem. Ta choroba przestała istnieć w mediach, w amerykańskich. Po prostu wczoraj była super groźna choroba i trzeba chodzić w maseczkach i tak dalej. I wszystko trzeba w ogóle no, strasznie uważać. A po dniu napaści Rosji na Ukrainę ten problem przestał istnieć na świecie. I przyjęcie milionów Ukraińców do Polski, do Rumunii, do Anglii, do USA i tak dalej, to absolutnie nie jest problemem. Tylko niezwykle niebezpieczna choroba na poziomie nie wiem, cholery i tak dalej, a stała się czymś bardziej przypominającym grypę. Zresztą według oficjalnych wytycznych stwierdzono, że Omikron jest bardziej jak grypa. Zniesiono na przestrzeni dni wszystkie obostrzenia dotyczących konieczności przedstawienia tego QR code, tak, kodu zdrowotnego. Nie jest on już wymagany do podróży wewnątrz Chin, co jest istotne w kontekście nadchodzącego też. Mowa jest o Chinach. Ale nadchodzącego. A teraz się trochę zmieniło, znowu są lockdowny niektóre w miastach. Chińskiego Nowego Roku.
No i zniesiono właściwie szereg innych, ogromną większość obostrzeń covidowych na przestrzeni dni. I COVID przestał być śmiertelną chorobą. Wczoraj był, dzisiaj nie jest. To jest dość fascynujące. Bardzo fascynujące. Bo mi to osobiście trochę przypomniało tą sytuację z roku 1984, kiedy w połowie tygodnia nienawiści, dosłownie w momencie, w czasie, kiedy przemawiała jedna tam z osób z partii wewnętrznej, okazało się, że Oceania nie prowadzi tak. I stajcie. Wschuda, to miało być na przestrzeni sekundy. Tak? I wszyscy to łyknęli, bydło. Tą fundamentalną zmianę, co prawda, należy zauważyć, że tak naprawdę to... Tak, dokładnie tak. Dzisiaj walczymy z Oceanią, a East Asia to nasz przyjaciel. I w pewnym przemówieniu, w tym Orwella 1984, nie, to dzisiaj walczymy z East Asia, a Oceania to nasz przyjaciel. I bydło po prostu tak samo reagowało jak na Bartosiaka. To wszystko przełknął i później mają swoje pytania zupełnie niezwiązane z niczym. Noszącymi maseczki, tak, publicznie, zaraz potem je zdejmującymi, ale... Tak nie wolno! Co ty mówisz? W momencie, kiedy odbywała się Albercik, skancelują cię. Ta dyskusja się odbywała, tak? Istniała. W Chinach po prostu na przestrzeni dnia zmieniono wersję o 180 stopni. No i oczywiście teraz pytanie, i to wracam zupełnie do początku naszej rozmowy o energii. Pytanie do ceny energii. Pytanie, jakie będzie miało to wpływ, czy na sytuację gospodarczą. Właściwie dwa pytania, jeśli chodzi o Chiny. Pierwsze jest takie, na ile społeczeństwo chińskie łyknie wersję, że rzeczywiście to nie jest tak groźna choroba, a To wszystko zależy od policyjnych pał, jak mocno i często będą używać. Bo tak to działa w Chinach. Cały ten zablokowany popyt, który w chińskim społeczeństwie istniał, tak? Przez ostatnie miesiące nie miał okazji, żeby znaleźć swoje ujście. Mówię to i o usługach, i o produktach. Dobra, nie będę go bardziej tam puszczał, ale... Rzecz w tym, że to jest jedyna osoba z organizacji w miarę poważnej, jeżeli mówimy, że Strategy and Future to jest w miarę poważny think tank, powiedzmy, można tak powiedzieć, a to jest jedyna osoba z jakiejś w miarę poważnej organizacji, która kwestionuje i podejmuje w ogóle temat COVID-a na świecie, w Chinach, polityki kowadłowej i wpływu na geopolitykę, wpływu na handel i tak dalej. Tego jakoś nikt nie zauważa. To tak nie istnieje ta rzecz. Nie istniała, nie istnieje, nie będzie istnieć. Mogą zamknąć całe Chiny znowu w obozach koncentracyjnych, żeby dla ich dobra oczywiście, żeby wyzdrowieli towarzysze i świat to jakoś przełknie i tak jakby była normalna rzecz w prasie będzie. O tak, to jest normalne, dla ich dobra to zrobili. Newsweeki i Timesy będą pisały w Polsce i w USA, że to jest dla ich dobra, że model chiński nie jest taki zły, że to jest dobre, to jest dobre. Tak powinno być, towarzysze Amerykanie i Polacy. Okej, więc to jest to zakończenie. Zobaczymy, czy za końcówkę tego filmu o tym, o czym nie wolno mówić w ogóle i nie wypada, bo to nieładnie i zostajesz skancelowany i tak dalej. Czy algorytmy i tak dalej zlikwidują ten film, czy wyrzucą kanał i tak dalej, bo nie wolno mówić o takich rzeczach. Więc co wy myślicie o tym wszystkim? Co wy myślicie o tym, co Jacuś powiedział? To, co Albercik powiedział? A co myślicie o moją reakcję? Co myślicie na moją reakcję? Na reakcję publiki, że nie było reakcji. Zupełnie to przeszło. Jednym uchem wpadło, drugim wypadło, że w Polsce nie ma... chain of command, że w Polsce nie ma w ogóle dowództwa, nie wiadomo, co jest grane w czasie sytuacji, jak jest wojna, czy coś się dzieje, to nie wiadomo, kto podejmuje decyzję, jaki jest ten łańcuch dowodzenia. A jakby, nie daj Boże, ule ty, ula Boga. Prezes no, zachorował, miał katar i nie był zdolny do wykonywania. Jasna Maryja Panna by go nie uratowała akurat tego kurwa dnia, no tego jednego dnia, no spec nas by wzięło, zaatakowało i podało mu jakieś tam chusteczkę do nosa, jakoś tam i on by zachorował, nie? Tą specnazą chusteczkę do nosa i prezes by no, nie był zdolny do podejmowania decyzji. To kto wtedy podejmuje decyzję? Okazuje się, że w Polsce nie wiadomo. Nie wiadomo. I nikogo to nie obchodzi, nie ma reakcji, oprócz szyderczego śmiechu ludzi, którzy są bezsilni. Powiedzcie mi, co o tym myślicie, jak się wam słuchało tego w pracy, bo nikt tego i tak nie będzie oglądał. Dla tych, co obejrzą do końca, mogę powiedzieć, że prawdopodobnie nie jestem tam gejem,
a może jestem, ale to jest absolutnie nieważne do tego, co mówię. Bardzo mnie interesuje natomiast teraz tak na serio, kto dowodzi w Polsce, jak to w ogóle wygląda, jaki jest system dowodzenia, jak jest, się dzieje sytuacja podbramkowa, jak lecą rakiety, czy wojna hybrydowa, czy lecą przez granicę tłumy ludzi, kto podejmuje decyzję, kto jest odpowiedzialny, kto jest tym silnym. Jeżeli napisacie mi, że prezes Jaro, no to kurde, nie wiem, ze szczęścia wyląduje na Księżycu. Dobra, tyle na tyle w temacie. Mam nadzieję, że się podobało oglądanie lub słuchanie w pracy. Zapraszam do dyskusji, możliwe, że nawet film nie będzie scenzurowany i możliwe nawet, że jeden z pięciu waszych komentarzy nie zostanie wymazany przez YouTube'a, bo to jest, tak działa demokracja. Dobra, wszystkim mówię bye bye.